Dzień dobry Państwu, serdecznie witam przedstawię porządek obrad. Otwieram 25. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Serdecznie witam Panią Burmistrz, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, Przewodniczących czy Naczelników Dział, Was, Koleżanki i Koledzy Radni, a przede wszystkim gości szanownych. Proszę Państwa, chciałbym również poinformować już jak zawsze, że nasze obrady są bezpośrednio transmitowane online przez internet i po raz pierwszy będziemy mieli zgodnie z nowymi zarządzeniami nasze wypowiedzi każdego radnego będą później przedstawiane w formie zapisu na ekranie dla po prostu niepełnosprawnych, czyli dla niewidomych, niesłyszących, głównie niesłyszących. Dlatego też bardzo proszę Państwa radnych, jeżeli będziecie musieli zabrać głos, żebyście Państwo mówili powoli, głośno i wyraźnie, żeby posłuch mógł później, można było to przy specjalne urządzenia odtworzyć i przerzucić na ekran. Ponadto informuję o tym, że dalej nas obowiązuje RODO, w miarę możliwości pilnujmy się do siebie również, to wnoszę, żebyśmy nie operowali nazwiskami, którymi nie musimy. Ponadto informuję, że na dzisiejszej sesji mamy kworum na 15 radnych, 2 osoby nieobecne, usprawiedliwione. Mamy kworum 13 osób, więc obrady dzisiejszej sesji będą prawomocne. Proszę Państwa, przejdę do przedstawienia porządku obrad. Otwarcie. Myślę, że się odbyło sprawozdanie burmistrza w punkcie 2 z działalności międzysesyjnej. Punkt 3. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Pierwsze. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Rabka Zdrój a gminą Lubień w sprawie przekazania przez gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu gminy miasto Jordanów. Punkcie 3. W sprawie związania partnerstwa z gminą miasto Jordanów dotyczącego realizacji projektu termomodernizacja budynku szkolny na terenie gminy Rabka Zdrój oraz gminy miasto Jordanów. W sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zagospodarowania ciepło, energii elektrycznej i paliwa gazowe gminy Rabka Zdrój. Punkt 5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Punkt 6. W sprawie powierzenia uprawnień burmistrzowi Rabki Zdroju. Punkt 7. W sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Rabka Zdrój, Zabornia, Rabka Zaryter, Dzawka i Ponica administrowanych przez zakłady komunalne spółki SO w Rabce Zdroju. Punkt 8. W sprawie zmiany uchwały nr 22 przez 164 przez 20 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. 9. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 10. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój na lata 2020-2030. Punkt 4. Podjęcie uchwał na wniosek doraźnej komisji statutowej. I tu mamy 12 uchwał, z tym, że one wszystkie są jednej treści, ale odczytam. W sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 185 przez 20 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedle Zaryty. Ta sama uchwała w sprawie uchwalenia statutu Słone. Ta sama uchwała w sprawie uchwalenia statutu osiedle Traczykówka.
Ta sama uchwała, nowy świat, uchwalenie statutu osiedla Centrum, w sprawie uchwalenia statutu osiedla Orkana, w sprawie uchwalenia statutu osiedla Łęgi, w sprawie uchwalenia statutu osiedla Rynek, w sprawie uchwalenia statutu osiedla Sądecka, w sprawie uchwalenia zmian w statucie oczywiście, statutu sołectwa Chabówka, statutu sołectwa Rdzawka i statutu Ponice. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Radce z 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Punkt 6 poinformuję o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. 7 interpelacji i wnioski radnych. 8 zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma? Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, tam są dwa punkty dotyczące punkt 6 i 7 powierzenia uprawnień burmistrzowi oraz ustalenia wysokości opłat. W związku z tym, że na ostatniej komisji, że tak jak to państwo jeszcze określili, nie uzyskaliście państwo wyczerpujących informacji, prosiłbym o wycofanie tych dwóch punktów w ogóle z porządku obrad. Proszę, czy państwo stwierdzili, że nie macie kompletu informacji na ten temat? Tak, na ostatniej komisji radni stwierdzili, tak. W związku z tym, że te punkty dwa są jakby niejasne jeszcze dla państwa radnych, przypominam, we wtorek, 6 chyba, we wtorek o 9 jest posiedzenie komisji problemowej. Czy my mamy to przegłosować, wycofanie? Chyba nie, bo pan tak burmistrz. Aha, pan składa wniosek o wycofanie. W związku z tym, czy jeszcze, dobrze, czy jeszcze jakieś w międzyczasie? Proszę bardzo, kto jest za? Nie trzeba. Nie trzeba. Dobrze. Aha, bo wnioskodawca ja się cofuje. Tak, dobrze. Czy jeszcze państwo macie jakieś propozycje do porządku obrad? W związku z tym uważam, że porządek obrad został przez państwa przyjęty i przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Proszę panie burmistrzu o sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności burmistrza Radcy Zdroju za okres od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku. W okresie międzysesyjnym od dnia 30 czerwca 2020 do 30 września 2020 roku wydałem 42 zarządzenia jako organ wykonawczy gmin w następujących sprawach. 30 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu, 13 zarządzeń, zmiany zarządzeń w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Radce Zdroju, 14 zarządzeń, przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radka Zdrój za pierwsze półrocze 2020 roku, zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Radce Zdroju, zmiany procedury rozliczenia kasowego parkometru, jedno zarządzenie. 12 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. powołanie komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Radce Zdroju i przedszkola miejskiego nr 1 w Radce Zdroju. Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym obrzeża Parku Zdrojowego od strony rzeki Poniczanki. Zgodnie z wykazem, który podlegał wywieszeniu na tablicy ogłoszeń do 10 lipca 2020 roku oraz publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, właśnie tych pań, które dzisiaj były. Ustalenie wysokości wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień na awans nauczyciela mianowanego. Wyznaczenie spośród pracowników Urzędu Miejskiego koordynatora do spraw
Ostrożności. Tak, dziękuję. Oraz zespołu pomocniczego wspomagającego jego działania. Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego numer 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy. Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej numer 3 w Radce Zdroju. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej numer 3 imienia Adama Mickiewicza w Radce Zdroju. Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola miejskiego numer 1 w Radce Zdroju. Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia i użyczenia w Ponicach zgodnie z wykazem, który podlegał wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego do 4 września 2020 roku oraz publikacji na stronach internetowych urzędu. Odstąpienia od ustalenia i wymierzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku dokonanych podziałów. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 21 pełnomocnictw oraz zarządzeń, które dotyczyły. I to były pełnomocnictwa dla prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej, upoważnienia do udzielenia zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, pełnomocnictwo dla pani Natalii Wabik do zastępstwa procesowego w sprawie o zasiedzeniu nieruchomości położonej w Radce Zdroju składającej się z działek o powierzchni, tam było niespełna 2,5 ara, przepraszam. Pełnomocnictwo dla pani adwokat Olgi Jardulskiej do działania w imieniu gminy Radka Zdrój dotyczących roszczeń finansowych firmy Granit. Upoważnienie sekretarza Radki Zdrój do reprezentowania gminy Radka Zdrój w imieniu burmistrza podczas kontroli budynków willi Krzywoń, Antonina, Liliana wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego i przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu. Pełnomocnictwo dla kierownika OPS-u, udzielenie pełnomocnictwa dla pana Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Radce Zdroju do jednoosobowego prowadzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako zakładu budżetowego. Zmiany zarządzenia z 2 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radce Zdroju. Jak również zmiany zarządzeń dotyczących właśnie wyznaczenia pracowników pomocy społecznej w Radce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów na wniosek kierownika OPS-u w Radce Zdroju. Zmiana zarządzeń związanych właśnie z wyznaczeniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń wychowawczych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów na wniosek właśnie kierownika OPS-u, ale również do realizacji zadań z zakresu rządowego programu Dobry Start, jak również upoważnienie kierownika do spraw świadczeń rodzinnych OPS-u w Radce Zdroju, poświadczenia zgodności odpisów dokumentów przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych za zgodność z oryginałem, powołanie zespołu doradczego do spraw mieszkaniowych w prowadzeniu regulaminu pracy zespołu działającego przy naszym ZDM-ie, jak również upoważnienie kierownika OPS-u do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do ministra cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentów prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych i pełnomocnictwo pani Barbary Łopaty, kierownika OPS-u w Radce Zdroju do jednoosobowego reprezentowania burmistrza Radki Zdroju przed Skarbem Państwa wojewodą małopolskim w sprawach związanych z zawieraniem aneksów do umowy realizujących zadanie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem
7 upoważnień. Upoważnienie dla naczelnika Wydziału Kontroli do przeprowadzenia kontroli Straży Miejskiej w Radce Zdroju. Upoważnienie audytora wewnętrznego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Radce Zdroju. Upoważnienie naczelnika Wydziału Kontroli do kontroli sprawdzającej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Upoważnienie dla pracowników Wydziału IRG do kontaktu w sprawie wniosku dla zadania przebudowa drogi gminnej ulica Tytmajera. Upoważnienie dla pracowników Wydziału IRG do kontaktu w sprawie wniosku dla zadania budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat. Upoważnienie dla pani z Wydziału Kontroli do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego. Upoważnienie pracowników również Wydziału Kontroli do kontroli sprawdzającej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Radce Zdroju. W wyżej wymienionym okresie wydałem 8 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu do powołania Komisji Przetargowej na zadanie rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Radce Zdroju, powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Radce Zdroju, ustalenie dnia wolnego od pracy dla pracowników w Urzędzie Miejskim w zamian za święto przypadające 15 sierpnia, powołanie Komisji Przetargowej na zadanie budowa pracy zawodowca, powołanie Komisji Przetargowej na zadanie dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rudzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020-2021, zmiany zarządzenia wewnętrznego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radce Zdroju. Zmiana dotyczy uruchomienia biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Radce Zdroju. Ustalenia zasad opracowania i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Radce Zdroju. Dotyczy standaryzacji usług. Zmiany szczegółowych zasad udzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego, mundurowania, środków higieny oraz określenia stanowisk, na których przysługują napoje. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto umowę na realizację zadania przebudowa drogi gminnej ulica Traczykówka na kwotę 865 208,27 zł. Zawarto umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie Rabki Zdroju. I tutaj odbyło się właśnie postępowanie. Złożona została jedna firma, która wygrała ten przetarg za kwotę 330 255 zł. Ogłoszenie postępowania na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020-2021. To zadanie jest jakby dwuczęściowe właśnie. Jedno dotyczy dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce i drugie zadanie dotyczyło właśnie dowóz osób niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020-2021. Dowóz uczniów do szkoły podstawowej to jest za kwotę 36 tysięcy brutto, natomiast dowóz osób dzieci niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych za kwotę 66 tysięcy brutto. Usługę tą będzie świadczyła firma Wojciecha Jarosza. Następnie ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą budowa pracy zawodowca. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Oferta, która wygrała, była na kwotę 409 029 zł 7 groszy. Piotr Omelak, Lipnica Wielka. Ogłoszono postępowanie, kontynuację zadania pod nazwą budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Termin otwarcia ofert to jest 13 października 2020 rok. W przygotowaniu są następujące przetargi.
zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój, zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą Zaangażowana Szkoła. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu remont kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2. To zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu. Remont sanitariatu w budynku Szkoły Podstawowej w HWC. I zostało jeszcze zadanie usunięcie suchych drzew z terenów należących do gminy Rabka Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Spotkałem się ze starostą nowotarskim w sprawie wspólnych inwestycji gminy i powiatu. Spotkałem się również z panią prezes uzdrowiska, to było przy realizacji zadania Aleja Tysiąclecia. Spotkałem się z zarządem klubu sportowego Chabówka w sprawie adaptacji pomieszczeń budynku remizy OSP na szatnię dla zawodników. Spotkałem się z panią dyrektor Wód Polskich w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań związanych z budową ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Policzanka i Słonka. Spotkałem się z wędkarzami z naszej gminy. Brałem udział w spotkaniu z marszałkiem województwa małopolskiego w sprawie realizacji inwestycji na terenie naszej gminy, budowy między innymi kolektora sanitarnego. Brałem udział w spotkaniu Rabka Festival. Spotkałem się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Zadanie związane z realizacją budowy odcinka Nowej Zakopianki na odcinku Rdzawka Nowy Targ. Spotkałem się z przedstawicielami PTTK-u. Spotkałem się z mieszkańcami Chabówki, Płaniec, Rdzawki, ale również Rabki w sprawie retencji wody i pozyskania środków na zakup zbiorników. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Szpitala w Rabce Zdroju. W Warszawie uczestniczyłem w spotkaniu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z panią wiceburmistrz na temat pozyskania środków na budowę mieszkań socjalnych. Spotkałem się z burmistrzem Jordanowa, z harcerzami w sprawie ich siedziby na terenie gminy Rabka Zdrój. W Warszawie uczestniczyłem w konferencji w sprawie środków z funduszy norweskich. Brałem udział w spotkaniu w Szczawnicy w ramach Kongresu Gmin Uzdrowiskowych. Uczestniczyłem w Radzie Społecznej Szpitala Nowotarskiego. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli w Chabówce razem z panią wiceburmistrz. Brałem udział w spotkaniu z okazji wybuchu II wojny światowej. W Urzędzie Miasta Jordanowa podpisałem list intencyjny w sprawie wspólnego wniosku gminy Rabka Zdrój i Jordanów dotyczącej termomodernizacji szkół, pozyskania środków zewnętrznych. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu uczestniczyłem na Radzie w związku z planowaną rozbudową ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju. Spotkałem się z wójtem gminy Mszana Dolna. Dotyczyło inwestycji, naszych wspólnych inwestycji rowerowych na przyszłość. Brałem udział w forum ekonomicznym w Karpaczu. Spotkałem się z rektorem Politechniki Krakowskiej w sprawie dalszej współpracy. Uczestniczyłem w walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej 9 Sił. Spotkałem się z burmistrzem Skawiny i Zakopanego. Wziąłem udział w uroczystościach związanych z nowością Związku Radzieckiego na Polskę. Uczestniczyłem w jesiennym spotkaniu emerytów i rencistów w naszej gminie. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich w Ponice, Rdzawka, Chabówka. Pani burmistrz uczestniczyła w spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i wczoraj również uczestniczyłem w spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w inauguracji Roku Akademickiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Takie zapytania teraz później. Proszę. Wspomniał pan, że był na spotkaniu w Chabówce w sprawie szatni. Czy jest już też wiadomo, jest ustalone, że będą korzystać z żadnych tam problemów? Znaczy cały ten w zasadzie rok, może nie cały, ale dużą część od ubiegłego roku, jak trwała ta dyskusja dotycząca
tego pomieszczenia dla piłkarzy. Cała dyskusja zaczęła się w sierpniu, po tym jak Państwo mówiliście, że nie wyrażacie zgody na budowę tam jakiegoś innego budynku, że nie przeznaczycie na to pieniędzy. I wtedy zapadła decyzja, że trzeba rozważyć możliwość właśnie wykonania tej szatni w tym budynku, który tam jest. To trwało od sierpnia. Udało się ustalić ze strażakami z tego względu, że tam udział jest mniej więcej pół na pół gminy i strażaków. Udało się ustalić, że w tej części, jakby od drugiej strony, tam będzie wejście dla piłkarzy i że tam będzie ta szatnia. Zostały przeznaczone na to pieniądze z Funduszu Wiejskiego z ubiegłego roku na wykonanie tego zadania. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie udało się do końca roku porozumieć, w której części ewentualnie miałoby to być, dopiero udało się to ustalić w zasadzie w lutym tego roku. I po tym został, jak Państwo pamiętacie, myślę, że Państwo też pamiętacie, został zorganizowany przetarg na przebudowę tej części i także część tych murów zostało może nie tyle wyburzonych, ile powycinano tam przejścia, natomiast zamurowano właśnie w takim kształcie, jak to zostało ustalone. W tym roku będzie to kontynuowane dalej z tego względu, że piłkarze oczekują, że to nie tylko będzie tam ich część, ale że ona będzie spełniała te wymogi, które są postawione przez PZPN dla klubów. I tutaj jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie chodzi o prąd, bo wcześniej tam nie mieli prądu. Dopóki nie było ustalone, że to będzie w tamtej części, to była jeszcze kwestia taka, że trzeba będzie starać się jakby o nowe przyłącze. A teraz jest tak, że został ten prąd w tamtej części, który jest doprowadzony, która będzie jakby częścią dla piłkarzy, z tamtej części będzie wykonana ta instalacja oświetleniowa. Natomiast no, oczekiwania piłkarzy są takie, że oni chcą to już. No, robimy, ale to nie jest już. No, myślę, że na dobrej drodze. Tak, zdecydowanie tak. Dziękuję. To wszystko, tak? Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Radków Zdroju. Pierwszą uchwałą, którą chciałem przedstawić Państwu, jest uchwała nr 83 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zastosowania trybu przetargowego na wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni 600 m kwadratowych zabudowanej słupami przeznaczonymi do montażu parku linowego, ścianą spinaczkową, kamieniami bulderowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą oznaczonej ewidencji gruntów i budynku jako działka ewidencyjna 4781/19 objęta księgą wieczyste NS2L i tak dalej 28282 oznaczoną przez Sąd Rejonowy w księdze w Limanowej Wydział 6 zamiejscowej księgą wieczystym Szajny Dolny. Dzierżawa nieruchomości obejmowałaby 10 lat. W związku z tym pan burmistrz występuje do Państwa o przychylenie się do bezprzetargowego zaopiniowania umowy, bo wiecie Państwo, że jeżeli umowa przekracza 3 miesiące i wzwyż, przepraszam, 3 lata i wzwyż musi mieć akceptację Rady. W związku z tym, że uchwała ta była na komisji budżetowej analizowana, otrzymała pozytywną opinię. Pytam, czy ktoś do tej uchwały ma pytanie. Nie ma. Wobec powyższego proszę przygotować przyrządy, swoje laptopy. Trzymamy wszystko, bo będziemy przystępować do głosowania. Jest? Proszę Państwa, kto jest za? Chwileczkę, bo mnie w międzyczasie wyskoczyły jakieś draństwa. Moment. Wspaniałe krajobrazy. No, wspaniałe. Wirus. A było dobrze. COVID. Tak. Już. Proszę bardzo. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały nr 83? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest. Proszę Państwa, w wyniku głosowania głosowało 13 radnych, przeciw 0, 13 za, wstrzymujący. Wszyscy jednogłośnie przyjęto jednogłośnie uchwałę numer 83. Podpunkt 2. Następna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na paragraf 2. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Rabka-Zdrój a gminą Lubień w sprawie przekazania przez gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu lub opieki w czasie przewozu gminy Rabka-Zdrój. To mamy uchwałę 84. Proszę Państwa, też była ta projekt tej uchwały analizowany. Chodzi tutaj, przypomnę, że na granicy gminy Rabki i gminy Lubień jest jeden uczeń, który musi być dowożony do placówki oświatowej. W związku z tym, że my mamy, jak gdyby swoje dzieci wozimy, gmina Lubień zwróciła się do nas z prośbą o to, abyśmy tego ucznia zabierali naszym transportem, a na koniec roku oni nam zrefinansują nasze koszty poniesione z transportem tego dziecka. Tylko na tym polega problem tej uchwały. Proszę bardzo, kto jest za, chyba że pytanie jakieś do tej uchwały, nie ma. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 84, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 głosów za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 85. W sprawie związania partnerstwa z gminą Rabka gminą miasta Jordanów dotyczące realizacji projektu termomodernizacja budynków szkolnych tej gminy Rabka-Zdrój oraz gminy miasto Jordanów. My też analizowaliśmy to na komisji budżetowej. Przypomnę, że chodzi tutaj o współpracę, mianowicie by wystąpić o środki zewnętrzne na termoizolację. Nasze po prostu zapotrzebowanie na kwotę byłoby niższe niż te 3 miliony, bo zdaje się musi być powyżej 3 miliony. W związku z tym pan burmistrz zwrócił się do Jordanowa, czy nie mają takich problemów, tak, i na zasadzie tego, że oni mają swoje szkoły, mają swoje, ta kwota jest więcej jak 3 miliony i wspólnie występujemy o środki do zewnętrzne na pokrycie tych kosztów. Czy w tej sprawie pytania? Nie ma. W związku z tym głosujemy. Proszę Państwa, głosujemy projekt uchwały numer 85. Kto jest za? Naciska przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania. 13 radnych głosowało za, 13 osób. Projekt uchwały jednogłośnie przechodzi. Proszę Państwa, przystępujemy do zaopiniowania, do przegłosowania projektu uchwały Rady Miasta 86. Chodzi tutaj o przyjmuje się aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe gminy Rabka-Zdrój stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Proszę Państwa, jest to opracowanie, które obliguje każdą gminę. Każda gmina co roku musi mieć opracowany taki projekt i my musimy go zaakceptować. On jest częścią całości opracowań. Pewno, że subiektywnie to, co wyjaśniał nam na komisji pan Staszek, będą na pewno jakieś korekty, ale to później naniesiemy, jeżeli będą konieczne. Proszę bardzo, czy w tej sprawie jakieś pytania? Nie ma. Kto w takim przydaje się przystanie do głosowania? Kto jest za przyjęciem projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię? Proszę, kto jest za, naciska przeciw, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 13 radnych, 10 radnych jest za, 2 przeciw, nikt, 3 osoby wstrzymało się. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do projektu przegłosowania, projektu uchwały numer 80.
87 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. I tu znowu jest na ponad 10 lat. Musimy podjąć decyzję o odstąpieniu od przetargu. Tauron występuje do nas o wydzierżawienie nieruchomości 26 metrów, to też kwadratowych. W zamian za to chcą nam wybudować na tej działce stację ładowania elektrycznych samochodów. To jest dzierżawa na minimum 10 lat. Państwo mieliście przedstawione na projekcie uzasadnienie dosyć obszerne, z tym, że ta uchwała powstała na bazie pisma do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Rawce Zdroju, gdzie zwracają się do nas z prośbą o obniżenie kwoty również czynszu za tą dzierżawę do symbolicznej kwoty 10 zł netto za metr kwadratowy, a oni za to nam wybudują tą stację z poniesieniem kosztów wszystkich montażu i tak dalej, z konserwacji i tego. Do kwoty prawie ta stacja będzie nas, by ich kosztuje około 200 tysięcy, niecałe 200 tysięcy przedstawia. W związku z tym myślę, że i radniście się zgodzili, pozytywnie zaopiniowali na komisji tą uchwałę, że należy ją przyjąć. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z Państwa? Nie. Proszę do głosowania projektu uchwały nr 87. Odstąpienie. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. Przeciw nikt. Nikt się nie wstrzymał. 13 za. Projekt uchwały to został pozytywnie przyjęty. Proszę Państwa, przystępujemy do projektu uchwały nr 90 w sprawie zmiany uchwały nr 22 przez 164 przez 20 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. Proszę Państwa, jest to po prostu jak gdyby korekta uchwały, która została po prostu błędnie, może niepotrzebnie sprecyzowana. Punkt 4 powinien nie wystąpić w uchwale tej z 15 maja. W związku z tym ten punkt jak gdyby traci moc i przyjmuje wersję, którą Państwo macie podaną. Bo poprzedni punkt w uchwale z 15 maja był niepotrzebnie uwzględniony. Dlatego jest to korekta tylko do uchwały. Państwo też analizowaliśmy to. Pozytywna opinia. Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 12 jest za, przeciw 1, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do analizy uchwały 91 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na komisji analizowaliśmy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. W związku z tym, czy Państwo radni macie do tego punktu, do tej uchwały jakieś pytania? Jest Pani Skarbnik, odpowie. Proszę bardzo, Pan Marek. Tak, ja mam bardziej pytanie do Pana Burmistrza, bo są zmiany w budżecie, kolejne. O inwestycje Stepmajera. Zostaną ściągnięte właśnie te pieniądze. Zostanie 700 tysięcy. Obiecał Pan, że będzie ta droga robiona. Powtarzam cały czas ze stanowczością, że czujemy się i mieszkańcy, i ja jako radny oszukany, bo dżentelmeńsko przystałem w zeszłym roku na propozycję od Pana Burmistrza tutaj, żeby poczekać na dotacje i tak dalej. Zaufałem tutaj, rozmawiałem też z mieszkańcami, dlaczego będziemy czekać. Po tym czasie czekaliśmy rok, jest koniec 2020. Deklarował Pan oczywiście tutaj
na spotkaniu i z mieszkańcami na ulicy Bergmajera i tutaj na zorganizowanym spotkaniu na sali obrad, że zrobi Pan. Dokładnie, nawet w artykule jest tutaj na gospodarze napisane bezwzględnie, trzeba zrobić tą drogę do końca 2020. Teraz się Pan z tej deklaracji widzę wycofuje. Była, jak może tak w skrócie, była umowa tutaj, obiecał Pan burmistrz, że jak nie będzie tej dotacji, to będzie droga robiona do końca pójść. Niestety ani przetargu do wykonania robót, ani nic nie mamy. I jeszcze na dodatek są ściągane pieniądze z tego. Więc jeżeli coś się obiecuje i deklaruje mieszkańcom, należy tego słowa dotrzymać. Tym bardziej, że te pieniądze tutaj wszyscy radni zgodnie przyjęli, zgodzili się na to, że ta inwestycja będzie w 2019 roku robiona. Uzgodniliśmy tu na komisji na początku tej kadencji, że w kolejne lata będą robione kolejne inwestycje, kolejnych radnych, a tu się teraz wszystko będzie przesuwało. Jakim kosztem? Kosztem mieszkańców Stettmajera i później kosztem innych mieszkańców tutaj innych radnych. Dlatego bardzo bym prosił o wyjaśnienie. Bo no, czujemy się okłamani, panie burmistrzu. Ja się czuję okłamany, mieszkańcy czują się okłamani. No znamy to po imieniu. Niestety tak jest. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, mogę siedzieć? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli chodzi o tą inwestycję, tak jak to pan radny powiedział wcześniej, rozmawialiśmy o niej w ubiegłym roku i w tym roku. I nie jest tak, żeśmy w tej materii naprawdę nic nie zrobili. Pamiętacie Państwo, że po tamtym roku was przekonywałem, że złożyliśmy ten wniosek, gdzie zadeklarowano nam, że uzyskamy te środki z Funduszu Dróg Samorządowych, bo tam zgłosiliśmy tą drogę. Podjęliśmy też działania, żeby przygotować na tamtej drodze i wykonać pozostałą część związaną z kanalizacją. I była również dyskusja taka co do tego, że jeżeli nie będzie możliwości, żeby realizować całą inwestycję, to przynajmniej tą część tutaj, gdzie te płyty są. Złożyliśmy, oczywiście z tego Funduszu Dróg Samorządowych mieliśmy środki obiecane i też liczyłem, że te środki do nas wpłyną. Niestety te środki nie wpłynęły, natomiast te środki, które myśmy zabezpieczyli jako samorząd, czyli 900 tysięcy, one starczyłyby na wykonanie części tego zadania. Ta dolna część, dolna, czyli do tych płyt, jest skalkulowana na 1 328 000. Natomiast gdyby robić całą tą drogę, czyli aż do góry tam, to należy do tego dołożyć jeszcze 800 tysięcy. Zastanawialiśmy się nad tym na zasadzie takiego etapowania. Zrobić tam pierwszą część i część tych mieszkańców, którzy mieszkają tam powyżej, oczekują, że będziemy realizowali to zadanie całościowo, że nie będziemy tego dzielić. Powiem szczerze, że złożyliśmy też wniosek do dróg powodziowych, licząc, że jeżeli nie Fundusz Dróg Samorządowych, to ewentualnie ze środków powodziowych moglibyśmy pozyskać na to pieniądze. I powiem tak, nie wycofuję się absolutnie z tego zadania, tym bardziej, że nasz Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotował dokumentację na tą górną część. To się uaktualni z tego, co wiem, po 4 teraz października. Uprawomocnej, tak. I będą na tą inwestycję mogli wejść. I chcielibyśmy, żeby to zadanie było realizowane, mówię za siebie, ale całościowo. Żebyśmy jednak zrobili całą tą drogę, tak jak zrobiliśmy ulicę Kasprowicza jako całą i żebyśmy to zadanie zamknęli całościowo. Ja wiem, bo rozmawiałem też z mieszkańcami i powiedzieli mi tak, że my tam już czekamy od lat, nie mówiąc o tym, że w tej dolnej części, no z tamtej drogi jest naprawdę, no nieciekawy, no widać to po prostu i do tego akurat mnie nie trzeba przekonywać. Natomiast ja bym chciał prosić o zrozumienie, że zrobienie tej części drogi przez nas tylko jako samorząd, to będzie tylko i wyłącznie za nasze środki i tej dalszej części drogi my w takim przypadku pewnie nie zrobimy albo nie wiem kiedy.
Natomiast chciałbym, żebyśmy tą zrobili, żebyśmy tą drogę zrobili całą i żebyśmy z tych środków pozyskanych mogli właśnie zrealizować całe zadanie i to zamknąć. No, panie radny, nie wiem, czy ja pana przekonałem, natomiast powiem tak, że działania, które żeśmy podjęli, bo te działania żeśmy podjęli, przygotowaliśmy ich dokumentację, natomiast chciałbym, żebyśmy na tą drogę też pozyskali jakieś środki, bo my mamy jako gmina za mało środków, żebyśmy zadania realizowali tylko z własnych pieniędzy. I jeszcze tak uzupełniając jedno zdanie, to ja pozwolę sobie powiedzieć, że ten nie jest przekreślony ani środki powodziowe, ani z tego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jak państwo pamiętacie, zgłosiliśmy tam 5 zadań. Jest tam cmentarz w Policach, jest i Detmajera, jest jeszcze kilka innych inwestycji. Więc spokojnie czekamy. No COVID przeszkodził w realizacji tych zadań. Nie jest to od nas zależne. Co roku były przyznawane środki i na powodziówki, o których pan burmistrz powiedział, i na drogi z tak zwanego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W zeszłym roku pojawiły się one dopiero pod koniec września. Teraz jest już październik. I tak na dobrą sprawę, wiecie państwo, wojewodowie się zmienili też w ciągu tego ostatniego okresu. I naprawdę nie ma nawet z kim rozmawiać, jaka będzie ostatecznie decyzja, czy te pieniądze będą w tym roku, czy nie będą. Więc to nie jest tak, że tych pieniędzy nie mamy zabezpieczonych. I na ten pierwszy etap, o którym mówimy, to do wkładu własnego potrzebujemy 120 tysięcy złotych, bo złożyliśmy wniosek, tak jak pan burmistrz powiedział, na 1 300 przeszło tysięcy, z czego wkład własny nasz byłby tylko 120 tysięcy, to w zupełności 700 tysięcy, które zostały na paragrafie, zapewnią, plus ewentualnie jeszcze dobudowa tego pozostałego odcinka, który niestety nie mógł być złożony ze względu na, dobrze pan wie, parametry drogi, czyli tej szerokości, której do żadnego programu ta droga nie spełnia. Dobrze, dziękuję, ale prosiłbym nie rozwodzić się, bo to jest jasna sprawa. Proszę bardzo, panie. Bo w tej uchwały to jest budżet, to są sprawy mieszkańców ważne. Chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi pana burmistrza. Sam pan burmistrz powiedział, że tutaj koszt inwestycji 1 320 000, tak? Tak. Właśnie, na środku było zabezpieczone 900. Jeżeli nie dostaniemy tej dotacji, to nie będzie nic, bo zostanie tylko 700 w tym momencie. Po drugie, była wyraźna, pan powiedział wyraźnie, mieszkańcy tutaj też wyraźnie pytali pana, łącznie też ze mną, że jeżeli nie będzie tej dotacji, czy ta droga będzie robiona? Pan powiedział, że tak, to wpływ uzgodniliśmy, że będzie to zrobione. A mieszkańcom najbardziej, proszę państwa, zależy dopływ. A z powodziówki można przecież złożyć później drugą część drogi, że jest zalewana i tak dalej. Druga sprawa, trzeba tutaj też, ja może tutaj radny poinformuję, bo tutaj jest kwestia kanalizacji czy wody i tak dalej. Ta woda jest do których problemów. I tutaj na zebraniu wyraźnie była mowa, że jeżeli inwestycja, tu były zadawane pytania nawet, czy będziemy tuż w razie czego asfalt, jeżeli będzie druga część tej drogi robiona. Pytanie, ta odpowiedź była, że nie, ponieważ mieliśmy zrobić tam kanał na końcu tego asfaltu, koło ostatniego domu czy tych płytach, prawda? Nie będę tutaj nazwiska tego pana, ale sam pan nawet to przecież mówił i tutaj mieszkańcy też mogą potwierdzić. Więc mówienie teraz, że czekamy na środki, których i tak nie ma już jeden rok, teraz drugi rok nie ma i tak dalej, to ile mieszkańcy będą musieli czekać? Pieniądze się kurczą. I jak też na inne zadania tutaj będą czekać, no to ja tego nie rozumiem. Każdy chce mieć coś. Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Była deklaracja, nie będzie dotacji, robimy przynajmniej część tej drogi. Sam pan już był, też pan zahaczył przecież tam samochodem. Ile tam już straży pożarnej było razy wzywana, żeby olej ściągali. Przecież tam cały czas jakieś samochody są uszkadzane. Zresztą tutaj chyba było też zgłoszenie do urzędu. Dobrze, proszę bardzo. Nie rozwlekajmy się. Sami dobrze wiecie, że w zasadzie największym problemem w naszej gminie to są drogi. Stan naszych dróg jest naprawdę dramatyczny. To ja powiem tak, że większość naszych dróg, ja już nie mówię o nieuregulowanym stanie prawnym, ale o tym, jak one również wyglądają. I panie Marku, pan mówi, że nie wiadomo, czy te pieniądze będą. No w tamtym roku mieliśmy drogę na ruchu oporu i
z Mlekową i zrobiliśmy. Dostaliśmy środki, mimo że była ta droga ciut dalej w tych naszych, że tak powiem, rankingach, mianowicie mam na myśli ulicę Kastrowicza. I dostaliśmy te środki i tą drogę też żeśmy zrealizowali. Natomiast, tak, ulicę też właśnie tutaj, Nowy Świat, ale powiem tak, mieliśmy obiecane te pieniądze. Niestety nie dostaliśmy ich. Natomiast pytanie jest, jeżeli my zrobimy tylko tą część, o której mówimy, czyli do końca tych płyt, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Pan też przekona kiedyś radnych, żeby dalej te pieniądze przeznaczali tam do góry, na tamtą część drogi, jak oni też oczekują, bo tak samo każdy radny oczekuje, że będziemy realizować inwestycje drogowe. Wspominam właśnie, że każdy tu oczekuje, panie burmistrzu. Można złożyć też do programu dalej do tej powodu. Ale proszę nie wiedzieć, że mamy rozkładane na 5 dróg, naprawdę. Ale i to państwo zgłaszacie, zgłaszamy. Tu są obiecanki. Z roku na rok jest to przepychane. Druga jest coraz gorsza. Przecież był pan sam tam widział, jak jest. To ile ci ludzie będą czekać? Mówili, że spadną pieniądze z niebawcy. Dobrze, pan burmistrz ma swoją rację, pan radny ma swoją rację, zgodnie z życzeniem mieszkańców. Proszę bardzo, zakończmy to. Droga ma być robiona, będzie robiona. Ja też osobiście uważam, że lepiej poczekać jeszcze te pół roku. No co, że wejdziemy w listopadzie z budową, jakby ten i robić dopływ, to już zima nas zastanie, to bez sensu. Zrobić, poczekać na wiosnę, może w maju dostanie do półrocza ten przejść do finansowania. Zrobimy. Teraz kanalizacja wchodzi na początku października, robi całą infrastrukturę, wchodzi na wiosnę, zrobi całą drogę. Zrobimy płyty, później będą ciągniki, spychy chodziły górno, zniszczą to, co zrobili. No i tak będzie, tak się zamykało koło. Proszę bardzo, pan Rok. Właśnie pan poruszył, czyli jeżeli nawet zrobimy, panie Marku, tą część, tak, do pan obiecane, jaki jest potem, gdyby nawet wyszły te pieniądze, czy potem nie zniszczymy tego, co my zrobili? Jak nie, nie ma takiej opcji, panie Robercie. Bo jeżeli my zaczniemy robić drogę przed podpisaniem umowy z wojewodą, my tych pieniędzy już nie dostaniemy. Bez względu na to, jeżeli my ruszymy którąkolwiek drogę, po to ustalamy priorytety tutaj i cały czas było mówione o tym, że Tetmajera jest priorytetem i powiem wprost, blokujemy jeden projekt, bo złożyliśmy to, co pan burmistrz powiedział i na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, bo miał pan obiecane i złożyliśmy na powodziówki, które też były pozytywnie zweryfikowane. Więc gdzieś ta droga, jeżeli zaistnieje i przypadkowo byśmy dostali na obydwie, znaczy z obydwu funduszy, to z jednego w ogóle musimy zrezygnować, no bo nie podpiszemy umowy, nie ma nawet takiej opcji. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, robiliśmy pozytywne. Ja myślę, że ta droga skończy się bardzo pozytywnym zakończeniem, jak i Kasprowicza. Też były problemy, to jest zrobione. Zdanie, panie przewodniczący, myśmy niestety nie przewidzieli COVID-u, ani my, ani nikt. Gdyby była normalna sytuacja, panie radny, to byłyby realizowane zadania. Jak pan zauważył, udało nam się skutecznie pozyskać już pieniądze na 4 drogi, o czym tu w ogóle nie ma żadnej mowy. No i ja się też cieszę i dlatego złożyliśmy na 2 kolejne, złożyliśmy na most do policji i złożyliśmy na Tetmajera. Zrezygnowaliśmy z innych dróg po to, żeby ta droga poszła. Chociaż nie spełniała nawet do końca wszystkich warunków, które wyszły. Ale poszły do 2 projektów po to, żeby ta droga była zrobiona. Potrąciliśmy pieszego. Bo ciemno. To może pan zadzwonić do wojewody i zapytać, dlaczego nie są powodziówki, rozstrzygnięte, ostatecznie nie przekazane środki, dlaczego nie są zrobione centynówki, czy te drogi z Narodowego Programu. Wszyscy tłumaczą, że to jest COVID, więc mówienie, że tu nie ma wpływu COVID-u, no to jest bez sensu. Dobra, dziękuję. Ja uważam, że... Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani skarbnik. W paragrafie 4 budżetu jest taki podpunkt F. Gdyby pani coś mogła na ten temat powiedzieć. Wypłaty z tych poręczeń i gwarancje? Tak, 484 440. O co chodzi, pani skarbnik? Tak, pani radna, to są zaplanowane środki, to już było dawno mówione, kiedy udzielaliśmy poręczenia dla szpitala na kwotę 300 chyba coś, już nie pamiętam teraz. I drugie poręczenie dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. To są zaplanowane środki na poręczenia.
Jeżeli będzie już grudzień, będę miała informację z banku, że raty kredytu są spłacane, wtedy te środki się uwolnią. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam pytanie jedno. W przedszkolach jest ujęta kwota 45 tysięcy. Dlaczego? I 4 tysiące innych form wychowania przedszkolnego. Czyli wydatka, tak? Załącznie się na tam są wydatki i tak samo to są planowane dotacje udzielone z budżetu. Czyli tak jakby odejmujemy te 45 tysięcy przedszkolom i minus 4 rozumiem. Tak. Mamy zmiany... jest jeszcze sprawa żłobków też. Mamy zmiany charakter. Mamy zmiany w dotacjach w przedszkolach i w szkołach. Wynika to z tego, że dokładamy dotacje dla świętej rodziny i dokładamy dotacje dla jednego przedszkola, to jest na dzieci, które mają orzeczenia. Wyszło to teraz, zgodnie z konwencją przekazywaną, my na te dzieci, które mają orzeczenia w przedszkolach, musimy przekazywać środki. Więc dlatego są planowane środki, a ściągane są z tych placówek, gdzie środków było na dzień dzisiejszy po przeanalizowaniu za dużo. Więc jest korekta tylko w dotacjach między poszczególnymi placówkami. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę. Interesuje mnie na przykład coś takiego jak nasz promocja produktu lokalnego. Jaki my mamy produkt lokalny? Bardzo proszę wytłumaczyć, o co tu chodzi. Promocja i o innowacyjną promocję, bo też nie wiem, o co chodzi. I na to idzie trochę pieniędzy z tego, co widzę, więc nie bardzo wiem, kto zdecydował w tym momencie, żebyśmy coś takiego robili. Promocja produktu lokalnego i ten drugi program to jest innowacyjna promocja. Są to projekty, które będzie realizował Wydział Promocji i są to środki zewnętrzne tam z LGD. Produkt lokalny, był to projekt realizowany już w tamtym roku. W ramach tego projektu były zakupowane różne materiały promocyjne. Na przykład? No teraz to już tam nie... Bo tu jest, wie pani, promocja produktu lokalnego. Czyli ja bardzo znawidzę w Anglii i ten wywiozłem produkt lokalny. To jest oparty na działalności. Nie, proszę pani. Pani się pyta, nie. Pani się pyta, pani o produkt lokalny, a nie o produkcie lokalnym, ale nie o kocie. Proszę, panie. Panie Robercie, panie Robercie, proszę o spokój. Proszę bardzo, pani burmistrz chce rozwiązać. Ja proszę o panią skarbnik, jeżeli mogę. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że to był napisany projekt i to są środki zewnętrzne i to był tytuł projektu ogólnego z lokalnej grupy działania. To nie są pieniądze, które my wydajemy, tylko myśmy je pozyskali. Pani burmistrz, jeżeli pani tak twierdzi, to pani powiem, że na kwotę 8 134 249 tyle nas kosztują jak gdyby dofinansowania do po prostu pieniążków i jak gdyby inwestycji ze środków unijnych. Okay. Tyle jest w budżecie. Czyli trzeba się zapytać, jakie my mamy zyski z tego, bo ja nie widzę zysków, tylko na razie wydatki w tym momencie. Pani radna, to są te dwa własne na tak, na przykład ten projekt. Tak, ale ty pytam, produkt lokalny na przykład 36 tysięcy. A na przykład się słyszy, że nie ma na to, czy na drogi, czy na przykład na inne inwestycje nie mamy, a my to wydajemy na tego typu sytuacje. Takie pieniądze wydajemy na takie produkty. Ale to jest też do dróg, pani radna. Jeżeli to jest produkt lokalny, to chyba nie droga. 36 tysięcy. Ja mogę prosić panią skarbnik o pytanie o odpowiedź. Pani skarbnik, to pani skarbnik robiła wyżej. Wie pani, co ten projekt, który będzie innowacyjna promocja, to będzie realizowany w tym roku. Tam jest ogólna wartość tego projektu około 70 tysięcy. 45 tysięcy mamy do finansowania. Pozostałą kwotę 25 tysięcy dajemy ze swoich środków. No i w ramach tego projektu trzeba przyjąć od paski. No tak, może przyjmij na to od paski, co wchodzi. Przeczytamy ten projekt, pani sobie przejdzie i zobaczy. A pozostałe to też są wkłady właśnie na drogi, na inne inwestycje. Ale jeżeli chodzi o te 8 milionów, to jest do inwestycji głównie wydatków majątkowych, tam to głównie dokładamy. Do bieżących to dokładamy mało, do majątkowych dużo dokładamy. Przecież do każdego trzeba wkład własny przynajmniej 15-20. Tu jest zmniejszenie prawo też wydatków bieżących od kwoty 15 tysięcy. Żłobka? Tak. Tak, zmniejszenie z każdego żłobku po 5 tysięcy złotych z przeznaczeniem na tę dotację dla tych dzieci z orzeczeniami w przedszkolu. Jeszcze mam pytanie tylko, to już chyba do pana burmistrza. Dziękuję, panie skarbnik. Chciałam tylko zapytać jeszcze o taką jedną sprawę, bo budujemy nowy stadion.
prawda? I teraz nagle się okazuje, że musimy zdecydować i dołożyć 400 tysięcy do czystodionu. Pytam się, czy w tym momencie, jeżeli był rozpatrywany projekt stadionu, jeżeli na przykład ktoś to zaakceptował, były wyliczenia finansowe, ile to ma kosztować? Ja jeszcze, to proszę powiedzieć, dlaczego taka zmiana? Drugie pytanie. Kto zdecydował, jak było na początku w planach, w realizacji, jaka była murawa? Kto na przykład zdecydował, że zmieniamy projekt dotyczący na przykład murawy? Czy były jakieś zmiany? Bo tak słyszałam, że to z tym się wiąże. Czy może pan coś powiedzieć więcej? Tak, to z tym się wiąże. A kto podjął decyzję o zmianie murawy na przykład i podniósł kwotę na przykład? Bo teraz my musimy dołożyć. Tam wyglądała sytuacja tak, że wierzchnia, która była zaplanowana i zaprojektowana, to była sztuczna nawierzchnia. Natomiast miało pozostać w środku to wojsko właśnie w takim kształcie, jak było dotychczas. I w momencie, gdy podjęliśmy decyzję o tym, że... Może nie wojsko, tylko rzutnie. Nie, całe. Nie, ale na razie mówię o wojsku, o wierzchniach. Natomiast gdy została podjęta decyzja o tym, że będzie również właśnie robione wojsko, to wówczas właśnie wyglądało to tak, że ścierały się jakby dwie koncepcje. Jedna, żeby to było właśnie boisko trawiaste, a drugie, żeby to była nawierzchnia sztuczna. I propozycja była taka, żeby jednak było to boisko ze sztuczną nawierzchnią, z tego względu, że można go użytkować i przez dłuższy okres w roku, ale również intensywniej i przez dużą ilość godzin w porównaniu do boiska trawiastego. Natomiast rzutnia, to o czym pani mówi, że została właśnie przeprojektowana, z tego względu, że w tym momencie pozostałaby tylko za jedną z tych bramek właśnie nawierzchnia trawiasta, właśnie ta rzutnia. I to spowodowało, że dookoła i boisko byłoby z nawierzchnią sztuczną, ale również bieżnia byłaby sztuczna. I to jakby wymusiło przeprojektowanie tego i wykonanie tego również jako ze sztuczną nawierzchnią. Jeszcze jeden argument tam był, bo byłem przy tym, jak była ta dyskusja. Chodzi o to, że jeżeli zapadła decyzja, że bieżnia będzie tartanowa, sztuczna, w związku z tym, gdyby zostało boisko o murawie trawiastej, przy każdym przejściu przez boiska trawiastego, przez tartanową, bieżnię i tak dalej, nanosi się błoto, nanosi się nieczystości, które będą wymagały przed każdym tym mycia znowu i uprzątnięcia naniesionego błota i tak dalej z murawy stadionu. Tym bardziej, że wiemy, że przy tej ilości grup, które na stadionie ćwiczą, boisko jest mało po prostu wykorzystywane, bo się niszczy murawa. Tu mamy wiele, wiele godzin więcej możliwości do treningu. Stąd i zarząd klubu wnioskował o tą murawę i tak. Czyli to się stało. Czyli to pan również decydował o tym, żeby ewentualnie zmienić tą murawę, no, dołączyć te pieniądze. Przepraszam bardzo, jak projektował, to nie chciałbym tego uwzględnić. Że tak czyta? No to znaczy projektant w tym pierwszym projekcie założył. Nie było mowy o tym, o stadionie. Nie było mowy o stadionie. Stadion wyszedł dopiero po fakcie, kiedyśmy mieli przyznaną dotację z ministerstwa na bieżnię. Pan był ale tutaj. Się dobrze, i w tym momencie, pamięta pan, tutaj na tej sali było spotkanie z wszystkimi tymi ludźmi zainteresowanymi i wypadło to w takim razie, zróbmy od razu ze stadionem. I wtedy pan, jak on się tam nazywa, ten. Nie, ten twój sąsiad. Pan Zbyszek mówi tak, to dobrze, to ja poczekam jeszcze ten rok, wystąpił urząd, wystąpił do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie do stadionu, do płyty stadionu i zrobimy to jednorazowo i wtedy wystąpiono po raz pierwszy o to, żeby było dofinansowanie do tej sztucznej murawy. I na tej zasadzie, bo tak to by było tak, że robimy tory, raczej bieżnie, a później robimy odwodnienie stadionu. Projekt był zrobiony i zatwierdzony na bieżnię. A na stadion trzeba było zrobić projekt. To czemu jak geodeta czy projektant robi, czemu tego wcześniej nie uzyskał? Ale zrobił, sztuczną trawę zrobił. Zrobił, to już było uwzględnione. Wtedy jak dostaliśmy dofinansowanie, to już było zaplanowane. A tylko chodzi o ten teren za bramką, który został niezaprojektowany na sztuczną trawę na nijak.
Ale dlaczego nie zaprojektowane? Jak można ominąć teren zabrakło? Bo nie miało tam być rzutni. Nie miało być rzutni raz? No, drugi. Nic nie miało się być. Trawa miała być zielona i nic nie no. Skocznia i ja mam... Nie można było tego zaprojektować na samym początku. Pomyśleli o tym, nie, bo jak robili projekt, to się wydawało, że się nic nie zmieści. Dopiero poszerzono, musicie wierzyć. Wiadomo, że zabrakło było zawsze dużo miejsca. Do niczego ta dyskusja nie dobra. Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Kończymy to. Proszę bardzo. Pan był wcześniej. Ja mam pytanie do pana burmistrza w sprawie tego pomnika profesora Rudnika. To będziemy w wolnych wniosku. Bo tak, bo było, ale tym, jest w budżecie ujęta. A... Nie wiąże się w naszym budżecie. Jest 20 tysięcy jest. I chciałbym się zapytać jak. Nie było nagle jest, to chciałbym... To miałoby być ze składek. Ze składek, bo wiem, bo sam się składałem. Tak, bo to jest ze składek. Bo jest składki mamy po stronie dochodowej, a wykonamy... Ale 20 tysięcy jest wpisane do... Bo po stronie dochodowej są składki, a zrobi się do... Składy nasze wszystkie idą do budżetu. Ile będzie kosztował gminę ten pomnik? Ale za to mamy w planie 20 tysięcy. A ze składek nie ma budżetu. Ale ile to są pieniądze ze składek? To są te składki, bo dane są po stronie dochodowej, a później trzeba zaplanować po stronie wydatkowej. No bo to musi być pokazane po drugiej stronie. Czyli tyle jest jasne, że jest brany pieniądz. Tak. A jeszcze chciałam o sobie, pani radnej, czy mogę... Proszę bardzo. Bo chodzi o ten projekt jeszcze promocyjny, bo akurat ten rok mam, bo sobie poszukałam, chcę pani powiedzieć, na co te pieniądze będą przeznaczone. Stworzenie przewodnika multimedialnego, zakup materiałów promocyjnych, magnesy, notesy magnetyczne, wyposażenie stoiska promocyjnego, zakup balonu promocyjnego oraz napisy od pani Laprawka. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czekaj, bo raptem Paweł był pierwszy. Dużo wcześniej. Pytanie odnośnie zwiększenia wydatków na planu na różne oblicza wody, Radczańska, Solanka i tak dalej o 120 tysięcy. Skąd ta kwota i dlaczego ta kwota jest? Czy coś dodatkowo wam trzeba było zrobić? Czy skoczyła jakaś niespodziewana po prostu? Tak jak już tu mówiłam na komisji, że sprawdzę to państwu, zwiększona jest kwota 120 tysięcy za tym zadaniu. Wynika to ze zmiany zaangażowania umowy. To co już mówiłam. Jeżeli przyjmowaliśmy w 2018 roku, wtedy była inna wartość euro przyjęta. Całość projektu jest 300 tysięcy euro. Przyjęte wtedy było 4,60. Teraz euro, jeżeli coś nam wysyłają, jest po 4,20, więc 40 groszy na 300 tysięcy za prostu 2,60. To jest finansowanie z programu polsko-słowackiego. Różnica wynika na walucie. Na kursie euro. Tak, na kursie euro. To jest na plus dla nas. No nie, bo było większe troszeczkę dofinansowanie wzięte, bo euro było wtedy wzięte po większej kwocie, czyli była 300 tysięcy euro, dostaliśmy dofinansowania. Po 4,60 było przeliczone wtedy na tą wartość dofinansowania. Teraz przeliczamy po wartości 4,20. Bo gmina jak dostanie pieniążki w euro nie może sobie do kantoru sprzedać, tylko my po prostu mamy od razu przewalutowane na ten kurs, który obowiązuje w danym banku. Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Dobra, zadowolony pan? Nie do końca, bo są spore kwoty, jeżeli będziemy tak przeliczać do euro. Ale to nie jest od nas zależne. To nie jest od nas zależne. No 120 tysięcy. Ale to nie jest od nas zależne, tylko od polityki pieniężnej. Ja też bym chciała, żeby od polityki euro. No ale projektując, czy zakładając, wydając... A kto wie rok wcześniej, że będzie 4,20, a nie 4,60? Euro będzie... A to będzie szwajcarskie, to pojawia to prawie. Czy norweskie? To mamy w euro przeliczane. Nie ma takiej możliwości. Zaangażowanie musi być na dzień rozstrzygnięcia umowy, czyli wypłaty. Był złoty 20, a za 30 godzin nie zmienia. Gdyby był niższy, to by zyskał. Dobra, pan Marek jeszcze i zamykamy program. Panie burmistrzu, czy pan rozumie, że te 200 tysięcy z tych bajera idzie na dofinansowanie stadionu, tak? Znaczy, i mam pytanie, tak, okej. Okay. Czyli teraz mam pytanie, jeżeli nie będzie, proszę państwa, dotacji, to z czego mieszkańcy później dostaną? Ściągniemy z czego pieniądze? Jak nie będzie dotacji, to z czego ściągniecie pieniądze, żeby to stało? Ja powiem tak, konkretnie, bo panie radny, pan pytał o te pieniądze.
chyba w czerwcu, jak żeśmy rozmawiali też na sesji, tak. I powiedziałem wtedy tak, że na spotkaniu z wojewodą, wojewoda zadeklarował, że te pieniądze będą w drugiej połowie roku. Zadeklarował, że te pieniądze będą. I też byłem przekonany, że te pieniądze będą i że te zadania będziemy realizowali, bo w ubiegłym roku tak było. Natomiast jeżeli chodzi o zadania, czy będą dalej, wojewoda twierdzi, że oczywiście pieniądze dostaniemy i że inwestycje będą realizowane. Ja już nie mówię o tym, że mówią w ten sposób, żeby gminy prowadziły inwestycje i że otrzymają jeszcze dodatkowe środki, byle tylko realizowały inwestycje. Zresztą starsze dostaliśmy pieniądze. A jeżeli chodzi o to 200 tysięcy, panie radny, to znajdziemy, uwolnimy poręczenia, 400 tysięcy przeznaczymy je na tych majach. Nie ma problemu z nowym budynkiem. Ja się po prostu, ja mam takie pytania, bo ja już przestałem wierzyć. Nie przestałem wierzyć, bo obecnie się radni przegłosowali pani za centrum. Bardzo wdzięczny każdemu tutaj z osobna radnemu i tak dalej. Teraz są odbierane te pieniądze, ludzie czekają, mieszkańcy są zniecierpliwieni, zdegustowani, ja tak samo. Ile możemy czekać? Dobra. Proszę Państwa, tyle do uchwały budżetowej. Proszę bardzo. Uważam także na komisji. Różnie Państwo zadawaliście pytania, analizowaliście, pani skarbnik analizowała z Wami ten i daliście opinię pozytywną. W związku z tym, proszę. Przepraszam. Proszę bardzo. Chwileczkę. Czy była pozytywna? Większość była pozytywna. W związku z tym skończyły się pytania. Proszę, teraz przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawy zmian w budżecie gminy na 2020 rok? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma wszystkich, nie wiem, czy to jest głosowanie. Pan, kogo tam nie ma? Pani Ola jak zwykle wychodzi w momencie, kiedy jest głosowanie. Proszę bardzo, poczekaj, przepraszam. Nie jak zwykle, wycofuję. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Pan Darek powiedział, że coś się stało w domu i musi natychmiast opuścić. Wyłączyć komputer, proszę jedno i drugie, żeby było. Co z tym będzie, nie oddali głosu. Nie oddali głosu. Dobrze, tak, proszę. Musimy doczekać do końca sekund. Postój będzie. Zatem na prawo głosu. Teraz nie zagłosowali. Nie zagłosowali. Powinienem im zaznaczyć, że są obecni. Tak, no oczywiście, odnotować protokół. Że teraz wyszli. Przed głosowaniem. Tak się zdjęło. Nie oddali. W trakcie wyszli są i cztery zgodnie z głosem i od razu głosu. Jedenaście. Zapominam, że te moje niezawy nie poczekają. Czekać na sekundę. Jeszcze 30 sekund. To ile to jeszcze? 200, chyba 200 sekund ustawiamy. Tak, bo mogę sobie jeszcze wskazać, ja jakoś teraz. To było tak. Już nie. Proszę Państwa, 11 osób, 11 rannych brało udział w głosowaniu. Za pozytywnym przyjęciem 8 osób, przeciw 3, nieobecnych 2. W związku z tym projekt nieoddane głosy 2, czyli nieobecne, nieoddane głosy 2, projekt 91 został zaakceptowany, czyli pozytywnie przyjęty i mamy automatycznie w związku z 91, mamy 92, które jest jak gdyby uwzględnienie wszystkich poprawek i naniesiona po prostu w prognozie wieloletniej, czyli w prognozie na lata 2020-2030.
Proszę Państwa, również dyskutowaliśmy, Pani Skarbnik podawała wyjaśnianie ścisłości. Projekt uchwały został przez komisję pozytywnie zaopiniowany, również nie w pełni, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku. I czy Państwo macie pytania do wieloletniej prognozy finansowej? Nie ma. W związku z tym proszę przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały nr 92 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za? Chciałbym pana Dariusza Krzysztofa, że jest nieobecny. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 12 radnych, czyli tyle ile obecnych. 8 za, 4 przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku z tym uchwała nr 91 zostaje przyjęta. Proszę Państwa, na tym byśmy zakończyli głosowanie nad uchwałami w punkcie trzecim, złożone przez burmistrza miasta Rawka-Zdrój, przyjęli, przeszlibyśmy do podjęcia uchwał na wniosek doraźnej komisji statutowej. Proszę Państwa, każdą z tych uchwał będziemy musieli osobiście przegłosować, natomiast prosiłbym przewodniczącego komisji statutowej o wyjaśnienie zaistniałego problemu z tymi uchwałami statutowymi. Uchwałami statutowymi. Proszę, przeczytam wspólne uzasadnienie do projektu uchwał w sprawie zmian statutu osiedli i sołectw. To są numery od 71 do 82. W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowań nadzorczych przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących kontroli legalności uchwał w sprawie uchwalenia statutu osiedli i statutów sołectw, doraźna komisja statutowa Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju przygotowała projekty uchwał, które zostały poddane konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z uchwałą nr 15/101/19 Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju z dnia 30 października 2019 w sprawie zasad i trybów przeprowadzenia. Przepraszam bardzo. Dobrze. Organ nadzoru wyraził swoją wątpliwość do twierdzenia użytego w uchwałach zwrotu, w cudzysłowie w szczególności, który w sposób niewyczerpujący określa zadania osiedla i sołectwa oraz sposobu realizowania tych zadań i kompetencji. Katalog tych zadań powinien mieć charakter wyczerpujący, a tym samym zamknięty. Zgodnie z uchwałą 15/101/19 Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju z dnia 30 października 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Rawca-Zdrój, burmistrz na wniosek doraźnej komisji statutowej zarządzenie nr S0050-113/2020 z dnia 27 lipca 2020 zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Rawca-Zdrój, sołectw i osiedli po zmianach, co do których mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag. Dziękuję, to tyle. Dziękuję. Proszę Państwa, będziemy... Chodziło tylko o to... O słowo w szczególności. Został użyty w paragrafie 4 statutu, 5, paragrafie 25 statutu i 40 statutu. Użyto nieadekwatnie do zdania słowo w szczególności. I to słowo wojewoda, nadzór wojewody zakwestionował i polega na tym nasze uchwały, że wykreślamy z punktu 4, 5, 25 i 40 statutu poszczególnych sołectw, wykreślamy to słowo. Po prostu jego nie ma. I niestety będziemy musieli te wszystkie uchwały po kolei przegłosować. Czy w tej sprawie jeszcze ogólnie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Już jest wszystko formalnie sprawdzone, żeby znowu nie było po raz kolejny amarzu tutaj.
Panie radny, z tego co ja się orientuję, jest zarządzenie wojewody, które żąda od nas usunięcia tego deliktu i my go usuwamy. I nie ma innych zastrzeżeń. W związku z tym to... No. Proszę bardzo. Nie jest to blamasz w każdym razie dla nas. Jest to po prostu słowo nieadekwatne. Niefortunne słowo. No, niefortunnie użyte. Proszę Państwa, w związku z powyższym musimy głosować każdorazowo. W związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie zmiany uchwały nr 23/185 przez 20 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla Zarytna. Odczytam całą tekst pierwszej tej, żebyśmy później mogli już. W statucie osiedla Zaryte uchwalono uchwałą nr 23/180/20 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla Zaryte wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 4 wykreśla się zwrot szczególności. W paragrafie 5 wykreśla się zwrot szczególności. W paragrafie 25 wykreśla się zwrot szczególności i w paragrafie 40 statutu wykreśla się zwrot szczególności. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Wobec tego przystępujemy do głosowania uchwały nr 71. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, muszę z panią Olę wyszła. Czy ktoś w sprawie tych uchwał jeszcze w międzyczasie? Pani Ola wyszła i już nie wróci? Znaczy, no nie, trudno, ale to odnotowuję, że nie ma ich nad tym konkretną uchwałą. Bardzo proszę. Brak dostępu. Pani Oli, brak dostępu. No tak, bo miało być odrzucone do głosowania tej uchwały. Proszę bardzo, je mamy wszystko? Nie ma pani Ola. Nie ma Ola. Nie mam dostępu. Muszę przechodzić na jedną tak łatwo. Już mam, czyli pan ze wszystkim. Czekaj, bo ja teraz nie mam. Czekaj, czuć teraz. Trochę techniki człowieka. I już powinno być. Czekaj. Nie ogubi się tylko. To mogę? No. Teraz to już. Teraz to już jesteśmy w Ameryce. Dobra. Wszyscy mamy? Jak ja mam to znaczy? Przepraszam bardzo za kłopot, ale ten materiał to inna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 77, którą przed chwilą odczytałem? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, za 12. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 72, tym samym tekstem i te same poprawki. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały nr 72? Projekt uchwały nr 72 w sprawie zmian. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wygłosowało 12, za 12. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 73? Traczykówka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 za, przeciw, nikt. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu nr 74 Rady Miejskiej? Projekt 74. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Głosowało 12, 12 za. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 75? Osiedle Centrum. Proszę bardzo. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12. 12 za. Projekt uchwały został przyjęty. Projekt uchwały nr 76. Osiedle Orkana. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 za. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu nr 77, osiedle Łęgi? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 za. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 78, osiedle Rynek? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały nr 78, 12 za. Wszyscy za, w związku z 12 głosowało, 12 za. Projekt został przyjęty. Uchwała, projekt uchwały nr 79, osiedle Sądecka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 za. Projekt uchwały został przyjęty. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 80? Osiedle, raczej Sołecka Bówka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, za 12. Projekt uchwały został przyjęty. Projekt uchwały nr 81, Sołec Twardzawka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt głosowało 12 radnych jest za. Projekt został przyjęty. I projekt 82, sołectwo Ponice. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, za 12. Projekt uchwały został przyjęty. Wymiar komisji, dziękuję bardzo. Tym sposobem, dziękuję za przyjemność. Tym sposobem przeszlibyśmy do punktu 5. Punkt 4 został w całości zrealizowany. Dziękuję za szybką realizację tego skomplikowanego. Punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia uchwały nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Radce Zdroju 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Czy Państwa w czerwcu wpłynął wniosek o odwołanie radnej naszej pani Katarzyny Karkuli z funkcji przewodniczącej Komisji Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki odpadami Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Na wniosek paragrafu 17 ust. 7 uchwały 23/182/16 Rady Miejskiej w Radce Zdroju 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabka Zdrój, Dziennik Urzędowy Małopolski 7 z lipca 2016 roku, pozycja 4103. Zmieniamy uchwałą i tak dalej. Przedkładamy wniosek radnych Rady Miejskiej o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Gospodarki Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Radce Zdroju radnej Katarzyny Karkuli zasadnie. W związku z tym, że od początku tej kadencji Rady Miejskiej Komisja Budżetowa będąca jedną z najważniejszych komisji Rady nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, a w ostatnim czasie wręcz nastąpił paraliż jej pracy, wnioskujemy o odwołanie przewodniczącej Komisji RGB i GO, czyli Gospodarki i Odpadami, ze sprawowanej funkcji. I podpis. Tu następuje podpis 9 radnych. Proszę Państwa, czy w sprawie tego wniosku o odwołanie Pani Przewodniczący, ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę Pan Marek. Mam
takie jedno pytanie. Pan w uzasadnieniu jest, że nastąpił paraliż pracy Komisji Budżetowej. Co mam przez to rozumieć? Panie Przewodniczący, po pierwsze, Pan tutaj organizuje pracę radnych, wszystkich. Pan zwoływał komisje problemowe, na których wszystkie uchwały były omawiane, łącznie z uchwałami budżetowymi. Tutaj też nawet stwierdziliśmy, że jeżeli wszyscy radni są obecni na komisjach problemowych, to w takiej sytuacji nie ma sensu powoływania, zwoływania komisji budżetowej. Więc ja tutaj, jeżeli chcecie Państwo odwołać tutaj radną z tej funkcji, prosiłbym o zmianę przynajmniej uzasadnienia, bo dla mnie to nie jest przekonujące uzasadnienie, że jest taki paraliż. Tym bardziej, że wszystkie uchwały były omawiane Panie Przewodniczący na komisjach problemowych, które Pan sam osobiście zwoływał i na których byśmy to wszystko omawiali. Już? Panie radny. Komisje problemowe są w innym celu, komisje budżetowe są inne. Były, zdarzały się przypadki, że pani radna nie mogła, bo ma naprawdę wjazd, ma trudne warunki rodzinne i tak dalej. Nie mogła. Proszę nie wsłuchać. Nie mogła. Przepraszam, to jak skończy, pani zacznie. Nie mogła, nie mogła prowadzić komisji. W związku z tym, w związku z tym, że nie mogła się odbyć komisja budżetowa, ja zwoływałem komisje problemowe i ja po prostu przejmowałem funkcję przewodniczącej komisji. Jeśli chodzi o ścisłość, to te komisji, które się odbyły, jest tam gdzieś wykaz, ile pani radna prowadziła komisję, ile nie, ile ktoś prowadził w jej zastępstwie. To jest tyle, co ja pamiętam i tyle mam do uzasadnienia tego wniosku. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś pani chciała coś zakwestionować? No żeby mnie pan nie obrażał, bo moje sprawy rodziny nie są sprawami Urzędu Miasta. Pani Kasiu, przepraszam bardzo, pani radna, pani się nieraz odmówiąca, pani nie mogę przyjść, nie mogę prowadzić komisji, bo mam problemy. Pojadę do lekarza. No. Jaki ma pan problem z tym, że moja wizyta u lekarza wytyka w tym roku? Przed wakacjami. Ja nie mam przed problemu. Wakacjami chciałam zorganizować komisję budżetową, ale pan nie pozwolił na to i zorganizował pan komisję problemową. Dobrze. Dziękuję bardzo, głosujemy na to. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo, czy jeszcze w tej sprawie? Nie mam. Ja bym chciał jeszcze. Którzy radni się podpisali, bo niektórych podpisów nie mogą. Proszę sobie sprawdzić, ja też nie mogę odczytać. No to ja też ja się podpisałem. Jest jeden, tak. Nie ma znaczenia, to nie jest. Ale jest znaczenie, bo. No to przecież pan dostał. Pan dostał na SMS-a, nie na SMS-a, na ten dostał pan projekt cały z podpisami. To są tylko paragrafy, to są tylko paragrafy. Zgodnie z rozporządzeniem, podsuwałą powinien być wyraźny podpis, jeżeli burmistrz podpisuje to pieczątka burmistrza, jeżeli jakiś tam. Dobrze, proszę pana Marka, jest sytuacja taka, czytelne są podpisy, tak, pana Taka, pani Choim, pani Śmietany, pana Wójtowicza i pana Żółtka, które są do odczytania. Oprócz tego jeszcze trzy, które nie trzeba. Nam do wniosku potrzebne nam trzy, minimum trzy podpisy. Trzy podpisy czytelne, w związku są czytelne podpisy, sześć panu odczytałem. Ale kto jeszcze podpisał? A nie wiem, to już nie. To, ale panie Marku, statut mówi, że do uzasadnienia wniosku potrzeba trzech wnioskodawców. Trzy podpisy ma pan czytelne, a ja panu wymieniłem sześć. I pan jeszcze kwestionuje dwa dodatkowe, które nie mogę odczytać. Prawdopodobnie to jest pana Kwatywy, naszego radnego i Jacka. I pana Jacka, którego nie odczytałem. No to już ma pan wszystko. To teraz już nie. No, ale pan jest po prostu za bardzo drobny. Trzy podpisy wystarczą zgodnie ze statutem do procedowania uchwały. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie, proszę państwa, jest jawne. Nie ma problemu żadnego. Kto jest za przyjęciem? Nie musimy zgłosić kandydatury? Zgłosimy kandydaturę, gdy będziemy wybierani na jej miejsce. W drugim głosowaniu. Przegłosujemy, a może być trzy kandydatury, nie wiadomo. No. A może nie przegłosujemy.
to miejsce, bo po prostu musi to być wpisana osoba. No to, to musimy przegłosować odwołanie. Żeby kogoś odwołać, to trzeba kogoś na to miejsce później włożyć przez głosowanie. Nie róbcie już zaciemnienia, bo już dzisiaj przejdzie. Czeka na informację. Ja rozmawiałem przed rozpoczęciem sesji z panią mecenas. Pani mecenas powiedziała, ma być najpierw odwołanie przegłosowane, drugie powołanie. Ja zatrzymuję to głosowanie na razie. To co? Były dwa miesiące. Bo uchwała brzmi w sprawie zmiany uchwały. Nie projekt tak brzmi, ale zmiany uchwały i nie stricte jest w sprawie odwołania. Zmiana uchwały dotycząca powołania Katarzyny Karkuli na przewodniczącą. To jest ta zmiana uchwały, tak rozumiem? Mhm. To jest w sprawie odwołania. No to zmiana uchwały, czy automatycznie odwołanie. A później musimy wyznaczyć kandydatów. Państwo podacie, kto na jej miejsce. A może nie odwołać? Wniosek jest odwołany. Idzie, już chodzi. Wniosek, drugi wniosek o uzupełnienie osoby w to miejsce i głosowanie za jej wniosek. Pani Beata zreferowała problem. W mojej ocenie tak naprawdę powinniście głosować ten projekt, który jest, dlatego że zmieniamy tutaj treść uchwały, która zmierzała do tego, żeby wskazać osoby na konkretne stanowisko. Wobec tego zmiana jakby treść tej uchwały realizuje wszystkie cztery, które tutaj chcecie podjąć. Tak? Także głosujemy ten projekt, który Państwo macie, bo zmianie w treści uchwały powołujący skład osobowy dalej komisji. Czyli powinien jeszcze wstawiać skład osobowy w tym momencie? Nie, proszę Państwa, paragraf pierwszy. W paragrafie trzecim zmieniamy tylko punkt czwarty uchwały numer 2/70, nie cały paragraf, tylko ten punkt czwarty, który mówi, że przewodniczącą komisji takiej i takiej jest taka i taka pani. I tylko ten jeden punkt zmienia. W związku z tym nie ma potrzeby wycofywania całej uchwały. Nie, absolutnie. No, tylko po prostu za ten punkt. Ten jeden punkt. Kandydatura osoby, którą. No, w związku z tym ten punkt jak gdyby głosujemy, czy odwołać, czy nie odwołać. Tak? I w momencie, kiedy pani zostanie odwołana, muszą być podane kandydatury na jej miejsce i musimy je przegłosować. Ta osoba, która zostanie wyłoniona, którą Państwo chcecie powołać na pełnienie funkcji członka komisji, która w treści tego paragrafu się pojawi, no musi wcześniej zostać przez Państwa wyłoniona. Czyli teraz przed tym głosowaniem? Przepraszam najmocniej. A jeżeli Rada przy głosowaniu orzeknie, że nie ma większości, nie odwołują Panią, to po co my mamy przed tą powoływać nowego kandydata? To wtedy jest taka sytuacja, że ta uchwała nie ma wystarczającej ilości głosów za, żeby weszła do obrotu prawnego i jest ta uchwała coraz wcześniejsza. Tego nie rozumiem. No. No dobrze. Państwo decydujecie w sensie takim, że wy jesteście doradcami prawnymi, w związku z tym podporządkuje się waszej decyzji. Proszę bardzo. Proszę podawać kandydatury na przewodniczącego komisji. Pani Józefa Śmietana.
Pierwsza kandydatka. No jeszcze pani Śmietana. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy proszę, kto? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Pani Józefa Śmietana. Pani Józefa. Jeszcze? Dwa, czy ktoś jeszcze, czy wszyscy? No, dość, proszę bardzo, zamykamy, proszę, czyli możemy zamknąć teraz głosować, czy zamknąć, czy nie. Dobrze, czy pani Śmietana wyraża zgodę na przewodniczącej Komisji Budżetu? Tak, wyraża pani zgodę. Dobrze. Czyli w związku z tym przystępujemy do głosowania. Czyli będzie jedno głosowanie. Tak. Czyli za godzinę będzie drugie. Dobra. Nie, ja też sobie tak powiedziałem pod nosem. No nie pod nosem, bo to wszystko jest. Nie, bo dla mnie godzinę to było cenne. Jest tak, jak powiedział pani Wencyna. Dobrze, teraz głosujemy, czy powołujemy na miejsce. Głównie czy odwołuje? Czy zmieniamy osobę tam? Dobrze, pan przewodniczący czytał. Tak jak pisze właśnie tam w zmianie. Dobra, głosujemy nad zmianą punktu paragrafu trzeciego, punkt czwarty uchwały nr 2 przez 7 przez 18 Rady Miejskiej z 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju i otrzymuje ona brzmienie. Teraz wstawiamy nazwisko. Radna Józefa Śmietana, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarki, Budżetu i Gospodarki Odpadami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak? Nad tym głosujemy. Proszę bardzo. Nie ma potrzeby. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Nie wnikam. Tylko dlatego nie ma potrzeby, bo jest tutaj głosowanie jawne. Nie wymaga głosowania tajnego, więc radni, którzy nie chcą poprzeć kandydaturę pani Józefy Śmietany, będą głosować po prostu przeciw. Bo jest głosowanie jawne. Dobrze, proszę bardzo, głosujemy. Kto jest, jeszcze raz czytam. Kto jest? Dwóch będzie. Już jest zmieniony przewodniczący na panią Józefę Śmietanę. Więc był wniosek o odwołanie, w związku z tym jest procedowana jakby uchwała o zmianie przewodniczącego rady, czyli i propozycja pani Józefy, a wniosek był o odwołanie. Kto jest przeciw odwołaniu pani Kalkuli, kto zagłosuje przeciw i wtedy zostaje dalej przewodniczącą komisji, jaka była wcześniej obowiązująca uchwała. Ale myśmy wniosku nie przegłosowywali przecież. Nie ma potrzeby. Dobra, proszę bardzo. Proszę. Koniec. No, już kończcie to głosowanie, głosuj. Proszę bardzo, czytam po raz ostatni. Nie ma czego słowa dalej czytać. Żeby wiedzieli, co głosują. Kto jest za zmianą uchwały numer 2 przez 7 przez 18, paragraf 3, punkt 4 w brzmieniu. Radna Józefa Śmietana, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarki, Budżetu i Odpadami. Kto jest za, naciska przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo.
Głosowało 12 radnych, za odwołaniem 8 radnych, przeciw 4, wstrzymało się, czyli za przyjęciem pani Śmietany jako przewodniczącej komisji jest 8, przeciw 4, czyli pani radna Śmietana zostaje przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami. Proszę bardzo, gratuluję pani. Na tym, proszę państwa, zakończylibyśmy całą procedurę głosowań. Przeszlibyśmy do poinformowania o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. W międzyczasie wpłynęło tylko jedno pismo, które już wcześniej poinformowałem państwa z Tauronu, które oficjalnie wpłynęło. W związku z tym, jeżeli państwo życzycie sobie, a na komisji było czytane, przeczytam go jeszcze raz. Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej. Burmistrz Abcyzdroju zwraca się z uprzejmą prośbą do Komisji Miejskiej o wyrażenie zgody w sprawie obniżenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości 26 metrów wydzielonej z działki 3798 przez 5 netto kwota 244,92 zł do kwoty 10 zł netto. Beneficjentem obniżonej stawki będzie spółka Tauron Nowe Technologie za adres prac powstania Śląski, Warszawa i Wrocław, która na tej podstawie zobowiązuje się do wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności do dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze stacją miejsca postojowych przyłączy i złączy kablowych linii zasilających ładowarkę układu uziemiającego czy oznakowania peonowego. Zgodnie z obowiązującymi stawkami czynsz dzierżawy netto w skali miesiąca wynosi 9,42 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Zatem miesięczny czynsz dzierżawy powinien wynosić 9,42 zł netto razy 26, to się równa 244,90 zł, co przy powiększeniu go należny podatek VAT daje kwotę 301,25 zł. W przypadku, gdy stawka nie zostanie obniżona do kwoty jak we wstępie, spółka Tauron Nowe Technologie SA w piśmie z dnia 9 września 2020 roku deklaruje, że nie wybuduje stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Należy stwierdzić, iż według informacji Tauron Nowe Technologie SA szacunkowy koszt budowy stacji wynosi średnio 125 do 150 tysięcy. Do tej kwoty należy doliczyć koszty montażu, robocizny, wysokości obsługi. Mając na uwadze powyższe, burmistrz Żabkis wnosi prośbę o, jak na wstępie, o pozytywne zaopiniowanie i dziękuję. Odpowiedzią na to pismo państwo pozytywnie się zaopiniowali. W związku z tym odkładam to pismo ad acta i już więcej pism nie ma. A przepraszam, jeszcze chciałam zapytać, bo Magdalena, dostaliśmy chyba wszyscy pismo od firmy APIS. Też skierowane chyba na pana ręce, panie przewodniczący. Pismo jest na moje ręce zostało skierowane. Jest bardzo obszernym pismem, które państwo się mogą poznać. W sekretariacie lub u mnie. Jest to pismo na kilka stron szczegółowego opisu. Trudno, żebyśmy teraz po prostu czytali to pismo. Są pewne rzeczy, które możecie państwo mieć, bo to nie każdego... Dobrze, ale pan musi dać jakąś odpowiedź. W związku z tym chyba chce pan poznać nasze stanowisko. Dobrze, proszę państwa... Proszę wyznaczyć jakąś datę spotkania rady. Proszę państwa, we wtorek po spotkaniu w sprawie śmieci państwo się ustosunkujecie do tego pisma. Dziękuję. Proszę dobrze. Czy jeszcze coś? Proszę państwa, to jest co? Nie, no to pismo jest nie do Rady, tylko to pismo jest do pana burmistrza i było odpowiedź w związku z tym jest załatwiona. Proszę państwa, i zostaje nam teraz punkt siódmy, interpelacje i wnioski radnych. Ja bym jeszcze prosił wcześniej, momencik, czy pan jest poinformowany? Pan sekretarz w sprawie tego progu? Tak, ale to była jako interpelacja? Tak, że to była jako interpelacja? No nie jest interpelacja, to była interpelacja w sprawie radnych.
złożony z osiedla Centrum pismo na ręce tutaj sekretariatu do przewodniczącego czy do Rady Miejskiej zapytania od mieszkańców odnośnie progów zwalniających. Były wytypowane dwa miejsca, podane w których miejscach. Tam było jeszcze chodziło o doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy. Panie przewodniczący, to są interpelacje na pewno. Nie była interpelacja, tylko wniosek mieszkańców, czyli po prostu całkiem nie. Dobrze, nie, dobrze. Do tej pory, o to chodziło. Od 6 marca. Dobrze, tą sprawą osobiście się zainteresuję, to będziemy analizować to, co będzie. Proszę bardzo, pani Ola była pierwsza. Ja w imieniu, proszę. Ja w imieniu kolegi, który wyszedł, niestety musiał wyjść z przyczyn osobistych, odczytam jego 3 pisma do pana burmistrza. W imieniu mieszkańców zwracam się z wnioskiem o poprawienie warstwy asfaltowej drogi gminnej ulica Dobocieżnej Wody od posterunku policji do ulicy Zakopiańskiej. Jednocześnie proszę o zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż tej ulicy. Drogą tą porusza się coraz więcej samochodów, jezdnia jest wąska i kręta, co zagraża bezpieczeństwu poruszających się po niej pieszych. To jest pierwsze. Wnioskuję o zabezpieczenie środków na ulicę Podhalańską, boczną stroną Krzywonia, na załatanie dziur, ponieważ droga jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża to uszkodzeniu samochodów. W przyszłości należy zastanowić się nad wylaniem dywanika asfaltowego oraz zrobienia tam miejsc parkingowych, ponieważ ten teren jest często wykorzystywany do organizowania zawodów sportowych oraz spotkań kulturalnych. Trzecie, w związku z otrzymanym pismem w sprawie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu gminy Raczka-Zdrój na rok 2021 proponuję następujące zadania. Wykonanie kanalizacji na ulicy Podhalańskiej od skrzyżowania z ulicy Zakopiańską w kierunku Polic prawą stroną. Przebudowa drogi boczne Zakopiańska osiedle Sierantówka w Raczka-Zdrój. To tyle w imieniu radnego Krzysztofa Dariusza Krzysztofa. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Robert. Ja mam wniosek złożony do Komisji Miejskiej, ale go odczytam, wszyscy słyszeli. Na podstawie znacznej ilości wniosków mieszkańców Raczka-Zdroju dotyczących odbierania odpadów stałych od mieszkańców gminy Raczka-Zdrój z budynków mieszkalnych jednorodzinnych składam wniosek do przewodniczącego Miejskiej Rady Raczka-Zdroju o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały. Zmiana uchwały nr 21 przez 154 przez 20 z 31 marca tego roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania i czystości porządku na terenie miasta gminy Raczka-Zdrój. W projekcie uchwały należy wpisać regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie gminy Raczka-Zdrój wykreśla się w rozdziale 3 paragraf, 5 ustęp, 4 w całości. Omawialiśmy to, proszę Państwa, wrócimy tego, ale chciałem to odczytać, żeby to się ukazało po prostu na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Pan. Ja tutaj tak mam jako radny. Zwracam się z wnioskiem o wytyczenie i oznakowanie szlaku prowadzącego do wieży widokowej znajdującej się na Polczakówce. Na chwilę obecną nie ma nawet żadnej informacji dla turystów, że coś takiego znajduje się, a tym bardziej jak tam dotrzeć. No, taka niby atrakcja, których jest u nas mało, a nawet nikt o tym jak przyjedzie nie wie, że coś takiego jest. Następny. Po raz kolejny proszę o informację, na jakim etapie są prace nad opracowaniem i wdrożeniem karty mieszkańca. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, jak ważny jest to projekt dla mieszkańców naszej gminy i że powinien być traktowany priorytetowo. To już tak się przebija od 2 lat bodajże, karta mieszkańca i jest cisza. I występuję z zapytaniem, czy została podpisana umowa o zaprojektowanie ścieżek rowerowych na Krzywoniu. To jest jedno. I jeszcze jedno do pana burmistrza. Od dłuższego czasu toczy się sprawa aportu dla zakładu wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. Wszyscy wiemy, że sytuacja jest o tyle pilna, gdyż urządzenia na oczyszczalni pracują już ponad 20 lat i nie były do tej pory wymieniane i są całkowicie wyeksploatowane. Niestety każda awaria grozi wpuszczeniem ścieków surowych do Raby i będziemy mieli swoją czajkę w Rabce.
A w takim przypadku, kto za to odpowie? Już rok temu została podjęta przez Radę decyzja o przekazaniu aportem oczyszczalni ścieków na własność Zbigniew, co pozwoliłoby zakładowi przystąpić do modernizacji oczyszczalni. Proszę o odpowiedź. Co jest przyczyną, że do tej pory aport nie został przekazany? Na jakim etapie są prace związane z przekazaniem aportu? Kiedy konkretnie aport zostanie przekazany? To tyle z mojej strony. Proszę bardzo, jeszcze ktoś, pan Rafał? Mam kilka wniosków. W gminie mieszkańcy takie wnioski, które już kilka razy powtarzam, ale powtórzę dalej, miejsce zostało zrealizowane. W gminie mieszkańcy ulicy Rodzeńskiej bowiem wnioskują o zamontowanie znaku zakazu zatrzymywania na ulicy Wolnej od skrzyżowania z ulicą Urodową, a na ulicy Gorzańskiej od skrzyżowania z ulicą Gwiezdna. Chciałbym nadmienić, że często parkujące na poboczach tych ulic pojazdy stwarzają zagrożenie dla użytkowników tych dróg. Jedno. I następne. W imieniu mieszkańców ulicy Gorczańskiej, Wójtowiczowej oraz wielu innych zwracam się z wnioskiem o przycięcie krzaków i drzew wystających na tę ulicę. W wielu miejscach ulicy są bardzo wąskie i mijanie się pojazdów stwarza poważne zagrożenie dla samochodów, jak i dla pieszych. W imieniu mieszkańców osiedla się z ponownym wnioskiem o zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Poniatowskiego od skrzyżowania z ulicą Złody do skrzyżowania w kierunku alei Dziesiątecia i ulicy Wójtowiczowej. Dowiedziałem się, że zgłosił się wykonawca na ten próg, ale kwota budowy tego progu była za wysoka. Co jest dla miasta ważne? Koszt wykonania progu zwalniającego czy bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców? Jeszcze dno. Jeszcze w imieniu mieszkańców ulicy Wójtowiczowej zwracam się wnioskiem o zamontowanie lustra na największym zakręcie tej ulicy, w której widoczność jest bardzo utrudniona. Tam jest taki zakręt, że wszystko mi się czytało bardzo. Pan Piotr wie, gdzie to jest. 270 stopni. Jeszcze. W imieniu mieszkańców ulicy Poniatowskiego oraz alei Tysiąclecia zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie koszy ulicznych w tych miejscach, które zostały zdemontowane lub zniszczone. Mieszkańcy zgłaszają, że wyżej wymienione ulice są zaświecane przez brak odpowiedniej ilości koszy. I jeszcze mam takie zapytanie. Zwracam się z zapytaniami dotyczącymi miejskich parkingów. Pierwsze zapytanie. Kto odpowiada za braki pojazdów pozostawione na miejskich parkingach? Ile lat muszą tam zalegać, żeby zostały usunięte? I czy osoby, które mają wystawione samochody do sprzedaży na miejskich parkingach, płacą za to miastu? I trzecie, czy właściciele pojazdów z reklamami stojącymi miesiącami na miejskich parkingach płacą za to miasto? Jeszcze takie drobne, tu mi pan prosił, jeden z Nowego Światu, żeby mi mieszkańcy Nowego Światu, zwracam się z wnioskiem o zamontowanie progu zwalniającego na wysokości sklepu Adaś, bo tam kierowcy w związku z wykonanym remontem od kina bardzo się rozpędzają. Próg zwalniający albo jakiś, nie wiem, znak ograniczający, żeby tam zamontować. Jak były dziury, to było dobrze. Proszę bardzo, pani Ola. No. Teraz ja mam ustny wniosek, panie burmistrzu, odnośnie, ja wiem, że to tak się oddala, ale to się wiąże też z pracą mieszkańca, jeżeli chodzi o parkingi i o parking przy Piłsudskiego ulicy. Bardzo naciskają na to mieszkańcy z Orkana, z ulicy z Orkana. Jest bardzo duży problem. Mało tego, zmusza to turystów przez to, że mamy parkometr, który zakładamy blisko parku, że szukają miejsc postojowych właśnie na osiedlu Orkana. Zajeżdżają ludziom miejsca, wjeżdżają na te tereny, parkują i ludzie z Orkana się domagają, żeby parking na Piłsudskiego coś z tym fantem zrobić, żeby faktycznie jakieś działania, kroki w tym kierunku podjąć. I drugą sprawę mam jeszcze taką. W lipcu, z początkiem lipca na ostatniej sesji, wszyscy radni, jak tu siedzimy, ci obecni i nieobecni, napisaliśmy do pana pismo odnośnie naszej pani sekretarki, która ma funkcję chyba zastępcę, pani Beaty. I tam chodziło o uposażenie, o podniesienie uposażenia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten temat. Wszystko, dziękuję. Proszę bardzo, panu. Ja tutaj mam takie zadania, które praktycznie by można było wieloletni prognozy prowadzić, czyli tak. Chodzi o dokończenie budowy pomieszczeń, które znajduje się na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej Janusza Poniatowskiego.
To pomieszczenia, które można by wykorzystać w różnych celach, między innymi dla tego pól, który na pewno istnieje w szatrach. To jest jedno. Drugie tutaj, wspomniałem kiedyś, było to może później, przygotowanie dokumentacji i wykonanie projektu kanalizacji na ulicy Raczkich. Wydaje mi się, że chyba projekt taki kiedyś był, ale to wszystko zostało gdzieś cofnięte, wstrzymane i niczym się skończyło, że tak powiem. Przynajmniej na początek, gdybym się zastanowił na tym, czy teraz się kończy, jak się robi na kanale drogi. I odwodnimy i zabezpieczenie drogi przed ulewnym deszczem, rozprawami po zimie. Jest to droga położona na działce numer 309, łamane przez 2. Przepraszam, jeszcze raz ten numer? 309, łamane przez 2. Ja tam składam też jakąś operację w związku z przebudową tej drogi, czyli wylanie asfaltu i zabezpieczeniem przed tą wodą, która po prostu tam spływa, tam poczek i ona, a woda wypływa na jezdnię, też przynoszą skamienie i błoto. Jeszcze... Aha, tutaj też taka krótka inwestycja, przebudowa boiska przy szkole. Tutaj powstało numer 3 na osiedlu Słonie. No, ja widzę, przy większości szkół, przy wielu szkołach są takie boiska budowane, więc myślę, że tam jest miejsce, jest na to miejsce. Jest tego boiska, można by tam to zrobić, może jest taki plan. Będzie się o murawę, czy... Nie. No, takie boisko, powiedzmy, jak jest przed dwójką, nie? Taki wniosek już składał pan radny, żeśmy to rozeznawali. Pan radny już napisał takie pismo Wójtowicz, więc żeśmy rozeznali sytuację odnośnie tych punktów, które tu były mówione, więc jest już kosztorysowana ta góra nad szkołą i boisko jest też wstępnie oceniane warunki, czy jest do realizacji, czy nie. Pan Wójtowicz już w tej sprawie był. Wszystko? Proszę Panie. Nie? Proszę bardzo, proszę dokończ. Paweł, dokończ. Tak. Mieszkańcy jeszcze zgłaszają, że nie krzywonie zaczynają trwać jakieś prace tam budowlane i chciałbym coś na ten temat wiedzieć. Znaczy zapytanie ósme jest z panią drugim, pytają, czy coś panie zrobione, czy były jakieś dane, czy jakieś zezwolenia na budowę domów, takiej firmy, gdzie nie potrzeba wózeczek, jak to wszystko wygląda w tym temacie. Właśnie chciałbym się zgłosić, bo na czynnie nie pokazują się wszystkie informacje związane z zapytaniami radnych i z interpelacjami, z wnioskami, jak zauważyłem. Zgłosiłem kilka też wniosków interpelacji, nie pokazuję. Są takie zgłoszenia międzysesyjne też, nie? Niestety uważam także te bardzo pozytywne reakcje mieszkańców, bo jednak czytają, zaglądają i chcą wiedzieć i też proszę po prostu uzupełnienie jak gdyby na bieżąco. I tutaj ostatnia rzecz, czyli tutaj chodzi o tą drogę Piłatówkę. Jeden z mieszkańców zwrócił się tam z takim zapytaniem, w zasadzie z zapytaniami, które ja kieruję do pana burmistrza oczywiście. Zaniepokojony tym był, że ta droga jest budowana, ale czy spełniono tam wszystkie... Jest źle. Wszystkie które powinny być spełnione, czyli tak. Droga na wsi jest na władaniu gminy, czy jest własnością gminy, jak to wygląda, bo z tego co wiem, to w pierwszej kolejności powodem, że to własnością gminy, tak? Że nie wiadomo. Pytam też, czy droga była wymierzona, czy wchody wchodowe mierzyli, czy osoby po prostu ta firma wjechała i wydała asfalt. Ten mieszkaniec był przeciwny temu. Też zgłaszał, że po prostu tam gdzieś spora grubość asfaltu, która położona, droga przeprowadzona jest w pole, odpadowe, takie rzeczy zgłaszał. Trzeba zebrać pole i szkodę. I
czy był ogłoszony przetarg na to, czy polecenie piętnowej stopy, czy nie. To nie wiem, czy to blisko, to nie wiem. Przekazuję to stopy mieszkaniec, który zgłosił się ze wdarki. A ja nie jest jak jednym terem, ale prosił mnie, więc zgłaszam. Dobrze. Proszę bardzo, panie inżynierze. Dziękuję. Ja wnioskuję i proszę w imieniu roli Królówka Zarytym o wysypanie tłuczniem drogi. To jest droga, która biegnie w lewą stronę zaraz za mostkiem, tym, który prowadzi do Kolczakówki. Droga do Kolczakówki jest w prawo, a ta na Królówkę jest w lewo. Ja sobie tam byłam oglądać tą drogę. Są faktycznie bardzo duże dziury, ubytki. Mieszkańcy się martwią, że przyjdzie zima i wtedy jak zasypie te dziury śniegiem, to nawet nie będzie jak widać, żeby te dziury po prostu ominą. I bardzo proszę, żeby w niedługim czasie wysypać tłuczkę, żeby ta droga była bezpieczniejsza do przejazdu. I bardzo dziękuję. Mam tylko krótkie. Proszę bardzo. Już to było poruszone wiele razy w imieniu wszystkich radnych z Sołecka, o tę tablicę informacyjną na osiedla. Wiem, że nie było to umieszczone w budżecie, ale chodzi mi w tej chwili o to, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle jest coś cokolwiek zaczęte, czy na przykład geodeci tam coś przygotowali, w którym miejscu by miały stać i tak dalej. Takie prace, które nie wymagają dodatkowych czy no a w przyszłym roku postaram się wyuczyć się do miejsca. To bo nas mieszkańcy pytają, co spotkanie to pytają z tymi tablicami. Tu jeszcze takie jedno pytanie, ale to już nie muszę tak, panie burmistrzu, przepraszam, są jeszcze pytania? Pan Marek jeszcze, poczekaj. Ja mam jedno małe pytanie. Panie przewodniczący, proszę mi spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, czy wszystkie pisma na pan przedstawił? Te, co mi podano, to przedstawiłem. Te, które do pana przyszły. Tak. Dziękuję. To pismo w sprawie parkingów i tych z pani Skastego, to nie jest do mnie pismo, tylko do pana burmistrza. Ale pisma, które do pana są kierowane jako do rady. Te, które mi przedłożono, to ma pani dzisiaj jedno pismo tylko było. Z tego co wiem. Dziękuję. A proszę resztę, to ja już nie wiem. Czy gdzieś po drodze się zawieruszyły. Ja nie będę, przepraszam, nie ma się z czego śmiać. Bo jeżeli pismo jest na biurko przyłożone, to ja go mam. A jeżeli go nie mam, to znaczy, że nie wpłynęło. Więc nie ma co zadawać niepoważnych pytań, tylko po prostu... Ja nie z tego się śmieję, no. Pytanie było poważne, tylko zawieruszenie, słowo, samo słowo. No nie, no to ja nie wiem, czy się po drodze gdzieś komuś, gdzie szło przez różne komórki, nie dotrze. Proszę bardzo. Wniosek tutaj o załatanie ubytku. Załatanie ubytku na skrzyżowaniu przecięcia Sądecka, Kasprowicza na wysokość 3% zwalniającym. Ale już złożył, bo on ma pieczątki. Drugie, mam zapytanie, co jest z tablicą położeń na ulicy Sądecka, na jakim jest etapie ta sprawa? Składałem interpelację międzysesyjną w tej stronie. Chciałbym też wiedzieć, na jakim etapie to jest. Nadmienię tylko, że z tego co się orientuje, tam prezes spółdzielni wyraził chyba zgodę i tak dalej w kancelarii. Jedną mieszkanką właśnie też się tam rozmawiają i tak dalej. Chciałbym też powiedzieć. Następnie, co ze znakiem ograniczającym tonaż na tej bocznej Kasprowicza? Ja na pana wniosek, panie burmistrzu, zwołałem to zebranie. Mieszkańcy się zgłosili, którzy byli zainteresowani tą sprawą. I miało to wszystko być. Miała być druga. Ale jest to realizowane. Proszę. Powiem tak, jest, jeżeli tak? Pozwolicie. Dobrze, tak, dobrze. I chciałbym się też właśnie dowiedzieć, bo miałem akurat też spotkanie tutaj przed sesją z rodzicami, bo mnie tutaj właśnie przed szkołą spotkali. Prosili mnie, żebym się zapytał. Co jest powodem, że w tym roku szkolnym nie ma dodatkowych lekcji, na przykład matematyki i tak dalej, żeby się skłonić nad tym problemem, jaka jest przyczyna.
Ale w której szkole? Szkoła numer 2. Bo z tego, co tam się orientuje, to tam powstały takie zajęcia, które dodatkowe są, ale które tak mobilizują młodzież i tak te dzieci. Ale tam pytali rodzice właśnie o matematykę, o angielski, że to, co było w zeszłym, to do tej pory zresztą. To chcieli wiedzieć. Tutaj już prosiłbym bardzo o przycięcie dosłownie trzech, czterech gałęzi. Zaraz jak się skręca na drogę Kasprowicza naprzeciwko tej budali, jest wyważony znak, dokładnie trzeba. W gałęziach. Tam są dwa znaki. Zakaz zatrzymywania się i ograniczenie prędkości do 40. W ogóle nie prosi. Także prosiłbym się też problemem zająć. Oraz tam już zgłaszałem, była interwencja w sprawie osiedlenia na Kasprowicza Górnej. Latarnie znowu 3 przestały świecić. Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa? Nie mówię. Proszę bardzo, oddaję głos Panu Burmistrzowi. Proszę Państwa, przynajmniej pokrótce chciałbym na niektóre rzeczy odpowiedzieć. I tak po kolei. Pierwsza to była ulica do Pociesznej Wody. Na tej ulicy do Pociesznej Wody wystąpiliśmy, jak Państwo wiecie, do Wód Polskich o wyrażenie zgody tam na zbudowanie ścieżki rowerowej od rynku. Powiem tak, że dzwoniłem dzisiaj do Pani Dyrektor, powiedziała, że wysłała to pismo do nas i że ta zgoda jest. Czyli tam byśmy projektowali ścieżkę rowerową i przy okazji myślę, że zrobilibyśmy ścieżkę i drogę. Proszę. Ścieżkę chodnik. I wtedy byśmy zaprojektowali jedno i drugie i tam jeszcze, jak Państwo pamiętacie, bo Pan Robert też mówił o tym możliwości parkowania, to również o to pismo było wysłane w tej sprawie. To mam nadzieję, że jeżeli, bo dzisiaj dzwoniłem się, że jeżeli to do nas poszło, to miejmy nadzieję, że dostaniemy. Jeżeli chodzi o ulicę Podhalańską i tę budowę na Krzywoni. Jest, poprzedniczka wydała zgodę na postawienie tam jednego budynku. Natomiast z tego, co mieszkańcy, którzy tam mieszkają, zgłaszają, że tam rozkopano to i że tam są jakieś większe prace prowadzone, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że myśmy tam, mówisz za siebie, żadnej zgody nie wydali. Był złożony wniosek, jak Państwo wiecie, na te 14 budynków tam, ale nasza opinia nie jest negatywna, mówię nasza jako urzędu. Pewnie ktoś się będzie odwoływał, bo ma do tego prawo i pewnie to będzie procedowane dalej. Ale jeżeli chodzi o zgody ze strony urzędu, to myśmy nie dawali zgody na to. Następnie kanalizacja ulicy Podhalańskiej. Mogę powiedzieć tak, mamy przygotowany projekt kanalizacji ulicy Podhalańskiej tutaj od Janosika aż do ulicy do Pociesznej Wody. No i teraz jest tam dalej jeszcze to również przygotowywany projekt i mam nadzieję, że to będzie realizowane przez nasze zakłady, że natomiast projekt jest robiony przez nas, jako przez gminę. Jeżeli chodzi o ulicę Sierankówkę, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Wykonaliśmy mapę, zrobiliśmy analizę i nasi pracownicy byli w księgach wieczystych w Mieszanie Dolnej, żeby sprawdzić, kto tam w ogóle jest właścicielem. Posprawdzano te stare LWP, wysłano pismo do Archiwum Narodowego, bo tak jest wymóg i obowiązek do Nowego Sącza Krakowa i do Katowic. Jak również na jutro na 8:30 mamy spotkanie z mieszkańcami, którzy gotowi byli, by pójść do sądu i poświadczyć, że gmina tą drogę, że tak powiem, utrzymywała i włożyła tam nakłady. Bo chcielibyśmy tą drogę faktycznie zasiedzieć, no i wykonać, bo docelowo, bo ta droga też jest w stanie fatalnym. Co do wytyczne oznakowanie wieży na Polczakówce. Rozmawialiśmy tu z jednym mieszkańcem, z tym panem, który jest go procentem z Zarytego i on zadeklarował, że pomoże nam to zrobić, że pomoże to wykonać. Natomiast tam była kwestia braku zgód mieszkańców, gdzie ta droga przechodziła po tych prywatnych terenach i wysłaliśmy ze strony urzędu pismo do tych osób z prośbą o wyrażenie na to zgody. Ale to pismo wysłaliśmy teraz niedawno, więc na razie nie mamy od nich jeszcze odpowiedzi. Co do karty mieszkańca. Szanowni Państwo, ja prosiłem o nas, żeby się tym
zajął wydział, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo jako Rada zaproponowali swój projekt. Panie Burmistrzu, prosiłem za każdej sesji, proszę o to, czy komisji, żeby się dać propozycję. Cisza, no. No ale też, nie wiemy, na jakim etapie są prace już tutaj, nie? Bo, no bo no, nawet gdyby już no, Państwo, zaczęło, to jeżeli tak, no to my damy tą propozycję urzędu, a Państwo się na tym pochylicie, jeżeli myślę, że to będzie dalej. Dobra, w porządku. Ścieżki rowerowe na Krzywoniu. Na dzień dzisiejszy my mamy porozumienie z tym projektantem, który to ma wykonać. Natomiast, tak jak Państwu kiedyś mówiłem, Lasy Państwowe powiedziały, że umowę podpiszą w momencie, jak będzie projekt, który oni zaakceptują. Tam chodzi im o to, żeby nie było to w kolizji z tą ścieżką dla pieszych, tak, edukacyjną. I o to im chodzi. Ale czy tutaj z projektantem jest jakaś umowa? Tak, tak, tak. Tak, czyli pracuje. Znaczy, ten początek był taki trudny, mówiąc krótko. Z tego względu, że Lasy Państwowe po tym spotkaniu, jak byłem w Krakowie, dyrektor Lasów Państwowych wyraził na to zgodę. Ale to była zgoda ustna i powiedział, jak najbardziej projektujcie, wyrazimy zgodę. Natomiast w momencie, kiedy rozmawialiśmy tutaj z nadleśniczym, to nadleśniczy mówi, dobrze, ale nie może to być w takim kształcie, jak jest teraz. Pewne rzeczy tam trzeba sprostować. Ten projekt musi wyglądać trochę inaczej. No i tak prawdę powiedziawszy, musieliśmy się też dostosować do... No on jest właścicielem tego terenu jakby i dlatego stąd właśnie te działania. No każdy by chciał, żeby to było szybko, ale widzę po prostu, że myślę, że to skończymy w tym roku. Tak. Chciałbym wierzyć mocno w to, że tak się uda. Co do aportu, do ZWIK-u, jak Państwo pamiętacie, była o tym mowa, ale proszę pamiętać również, że tam trzeba było zrobić wycenę tego majątku. Myśmy mieli tutaj u nas w gminie wycenione to na określoną kwotę. Spółka, z tego co pamiętam, też zleciła wykonanie, czy myśmy zlecili? My, przepraszam, myśmy zlecili wykonanie wyceny tego i w związku z tym, że tam były różnice, zażądaliśmy, że tak powiem, doprecyzowania tego, bo no nie może być tak, że jest załóżmy majątek w naszych dokumentach na kwotę załóżmy 4 miliony, a ktoś mówi, że to jest warte 2 miliony, więc to być nie może. Trzeba będzie czekać na to. Jest już praktycznie gotowe. Tak. Tak. Ja mam nadzieję, że to jest w październikowej sesji. No, mam nadzieję, że dobra. To już wszystko jest w toku. Ta pani ja myślę, że z tego, co tutaj kolega przedstawił, to jest duży problem, skoro to oczyszczalnia ma tylko jedno urządzenie, nie ma zastępczych, nie daj Boże, jak by się to stało. Znaczy, panie radna, jak najbardziej jest to słuszna uwaga, bo z tego co ja też wiem, to te urządzenia pracują najdłużej u nas. Właśnie radny. To my dowiemy i o to zobaczymy. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie przewodniczący, ale pani skarbnik mówi, że deklaruje, że to może być. To myślę, że będzie. Następna kwestia. Ten zakaz parkowania tam Gorczańska i Wolna. Słuchajcie Państwo, wszyscy dobrze wiemy, jak to tam wygląda, jak ludzie idą właśnie w kierunku Maciejowej. Niestety no jest to problem, należałoby się zastanowić, no nie wiem, czy tam, czy w tamtym miejscu, czy by gdzieś nie stworzyć jakiegoś parkingu, gdzie mogliby mieszkańcy zostawiać samochód, żeby mogli pójść na szlak. Bo identyczna sytuacja wygląda na stronę na dole. Przecież tam jest to samo, tam jest z jednej strony tak samo zablokowane. Nie no, to znaczy powiem tak, że rozmowy z Wodami Polskimi, które były, to one nie dotyczyły tylko ulicy i cieku wodnego Poniczanki, ale również Słomki. I zobaczymy, jak to pismo będzie wyglądać, bo szczerze zobaczymy, co tam jest wpisane w nim. Ale jeżeli to pismo otrzymamy, bo braliśmy pod uwagę ścieżkę rowerową wzdłuż jednego i drugiej rzeki, plus prosiliśmy też o zgodę, by w tamtej górnej części, gdzie oni mają grunty, żeby wyrazili zgodę również na to, żeby były miejsca postojowe. Natomiast zobaczymy, co będzie w piśmie. Bo było parę razy tak, że były pewne rzeczy ustalone, a pismo przyszło z zupełnie innej treści. Więc miejmy nadzieję, że tutaj akurat będzie tak, jak zostało ustalone. Kolejna kwestia, drogi zwalniające na Słonym. Rzecz, która faktycznie z tamtej strony
Bardzo często są te zgłoszenia, teraz na wysokości też tego słoneczka, co tam było na tym łuku. I powiem tak, że poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji o to, żeby dokonali tak zwanej analizy, gdzie można te progi zwalniające zainstalować. Akurat na tym miejscu, na tym łuku powiedzieli, że nie, z tego względu, że jest łuk i na łukach się nie montuje takich. Natomiast powiedzieli, że nam przygotują coś takiego. Ale tam wyżej między zgodą, a tym, tam by można było. Łuk jest, to są, co, drodzy Państwo, natomiast co do tego, o czym Pan mówił tutaj, co do tego, że było za drogo, ja po prostu to sprawdzę, tego nie wiem. Przesłyszałem, że było za 15 tysięcy zapytań. Nie wiem, znaczy, jeszcze o tym tam. Następnie wraki na tych parkingach miejskich. Jak najbardziej, jeżeli one są nasze miejskie i ten okres... Na Piłsudskiego to już tam jest po prostu, jak się przejeżdża, rozebrane... To też dotyczy samochodów, które stoją reklamami. A to też są wraki, które reklamują na Polsce, auto, drugi roki. Tylko, że Państwo musicie tutaj... Szanowni Radni, powiem tak, przemyślimy to i coś zaproponujemy. Natomiast czy Państwo to zaakceptujecie albo zaproponujecie coś innego, myślę, że to będzie do przedyskutowania. Była jeszcze tutaj, było jeszcze pytanie dotyczące właśnie tej sali w szkole numer 3. Powiem tak, że poprosiliśmy o przygotowanie kosztorysu i wyceny, jakie by to były kwoty. I faktycznie do tego chcielibyśmy się przymierzyć, z tego względu, że byłoby to takie centrum, tym bardziej, że tam można wejść w ogóle oddzielnie do tego pomieszczenia, niekoniecznie przez szkołę. I myślę, że to jest dobre miejsce i należałoby zrobić wszystko. Natomiast przymierzyliśmy się już do tego, żeby w tym kierunku również pójść. Projekt kanalizacji rabskich, powiem tak, nie wiem, czy to jest. Sprawdźmy. Możliwe. Też się zmierza parę lat temu, ale to tylko jakoś ucichło, zanim było i po prostu... Może tak, może nie było też wód, ale może byłoby to, ważne też między innymi dlatego, że należałoby od czegoś zacząć. Jeżeli był jakiś projekt tam przygotowany, ludzie się już na coś zgodzili, to może byłby to dobry punkt wyjścia nawet, żeby to jednak robić. To już było powiedziane. Jeżeli chodzi o piłatówkę, to jest tak, powiem, Pan nie pytał ani Pana Jacka, ani mnie, tylko Pana, ma do Pana większe zaufanie. Natomiast czemu zrobiliśmy to? Nie, tylko powiem, czemu akurat tą drogę, ponieważ ona była między innymi w wyniku zebrań wiejskich od kilku lat już proponowana. Tam mieszka pani, która ma 99 lat i narzekają, że nawet nie może tam dojechać karetka. To jest bardzo krótka droga, bardzo krótki odcinek. Natomiast no, z tym panem i jego bratem, no, to powiem tak, że jeszcze się nie udało nic uzyskać. Nie po drodze. Nie, no tylko no, tyle mogę powiedzieć. Nie nabiera. A ty zapytasz masz lampę przypadkiem? Nie. Tablice informacyjne, o których mówiła pani Małgosia. Powiem tak, mamy zinwentaryzowane wszystkie osiedla we wszystkich trzech sołectwach. Mamy nazwę, mamy projekt tego. Jest teraz kwestia do boju. No wiem. Ale również klasy, tak. Ale jakieś uzgodnienia miałem wiedzieć, jakie... Ale to właśnie droga, to zarządca drogi decyduje, tak? Że to też znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o dachy, to mamy zgodę z 2017. No. Tylko, że nie było środków, ale były projekty, bośmy występowali. Też o to. Teraz tak, Pan Marek mówi, Sądecka, Kasprowicza tam, nie? Jeszcze przy tym. Powiem tak, że zrobimy tak, że do wszystkich tych pozostałych pytań posprawdzamy to, ale tak samo i Państwo też otrzymacie, odniesiemy się do tego również pisemnie, ale na pewno jeżeli może nam to tylko ułatwić sprawę, to jak najbardziej zrobimy. Na pewno tak jakby powiat na coś się oddała te dziury, bo ta dziura jest już tam wiele lat, można powiedzieć, na skrzyżowaniu, bo to jest powiatowa droga. Ale jesteśmy z nimi na pędzie, jak mówili, to jak nie jest duża, a jest na pewno. Zajęcia dodatkowe, o których Pan Marek mówił. W ubiegłym roku, pamiętacie Państwo, przyjęliśmy ten plan zajęć tych dodatkowych na 3 lata. I te zajęcia dodatkowe miały być realizowane właśnie między innymi
ale ja myślę, że wystąpimy za tam. Ja zadałem to pytanie, powiem, że niektórzy rodzice nie wyrazili zgody wcześniej online, bo to było w czasie COVID-u, musieliśmy przesunąć termin realizacji. Być może, że z tego wynika, ale też nie chcę się wypowiadać. Porozmawiamy z panią dyrektor, obydwa projekty są realizowane. Zakup pomocy też jest ogłoszony przetarg, więc... A ciebie tu chodzi tylko o te dodatkowe lekcje? O tym mówię. Poza projektem... Tak, tak. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o oświetlenie tam ulicy Kasprowicza, że te lampy gasną. Szanowni Państwo, no wiecie, w jakim stanie mamy nasze oświetlenie. Część po prostu jest lamp, sukcesywnie była na przykład dokładana tak jak w parku, czy gdzieś tam są w miarę nowe, ale niestety jest też część lamp, które wymaga albo remontu, albo naprawy, albo wymiany. No i między innymi z tą myślą, żeśmy ten projekt zgłaszali dotyczący oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Jaki będzie tego los, dzisiaj nie wiemy, ale... Tak, o norweskich funduszach. O funduszach norweskich, bo tam zgłosiliśmy. Ale kiedy będzie jakaś rozstrzygnięcie? Się nie wiążemy z odpowiedziami na terminie, bo to nie od nas zależy. Ja szpital złożył dwa lata temu wniosek na termomodernizację, dalej jest procedowany. Nie obliguje. To samo, co pan Marek tutaj pytał odnośnie sentymówek czy innych rzeczy. Kiedyś było bieżące, było wiadomo do 15 września realizacja terminu. Teraz nie ma nic. Nie ma nic. Takich informacji. W norweskich wstępnie jest powiedziane, że do listopada będzie. No, ale tego, z tym się nie wiążemy, bo znowu będzie, żeśmy powiedzieli, obiecali, a nie dotrzymujemy słowa. No, jak będzie, to będziemy mówić. Dziękuję bardzo. To tak pokrótce, szanowni Państwo, natomiast jeszcze wszystkie udzielimy. Proszę bardzo. Mamy piękne bulwary nazwane, jak to się mówi, imieniem, nazwiskiem. I no, nie każdy wie, czyim nazwiskiem to się mówi. Kto to jest? Kto to jest? Informacja biograficzna. Ale słuszna uwaga. Informacja biograficzna. Może nawet jakaś tysiąc. Ludzie będą pytają się, którego... Co on zarabia? Ale jest goldiesz. Tak się spaceruje. Panie burmistrzu, prośba jest jeszcze taka, czy na komisję, czy na następną sesję, gdyby pan mógł przygotować taką szerszą informację dla radnych na temat ścieżek rowerowych, co się udało załatwić, jakie są perspektywy, jakie plany są w dalszej realizacji. Ludzie dopytują się, co ze ścieżkami, a my nie wiemy szczegółowo. Więc takie szersze spojrzenie na ścieżki. Dwa zdania mogę teraz powiedzieć. I druga rzecz, dokładniejsze przedstawienie nam radnym, co dalej czynimy z wyciągiem. Czy problem wyciągu ad acta odkładany i Rawka nie istnieje i koniec ze zimową strefą Rawki, czy po prostu podejmujemy się ponownej pertraktacji ze Słonem i tak dalej, czy w takim razie jak nam Słone odmówi, przechodzimy na Fonice, które podobno są chętne do współpracy w tej ulicy. Bo jeżeli my, Rada chciałaby i takie były zamierzenia, jeżeli by na przykład na Słonym zdecydowano o wyciągu, że się zgadza i tak dalej, to z tego, co myśmy rozmawiali, my byśmy zrobili im prawie infrastrukturę do tego, czyli ścieżkę rowerową, parkingi, pomoglibyśmy im zagospodarować po to, żeby ten skrawek ziemi mógł dawać im naprawdę kokosy. Tak jak w Białce, jak już w ogóle w tych innych miejscowościach. Jeżeli oni z tego zrezygnują, poprosimy sołectwo w Ponicach, które ma podobne warunki i panie będziemy... Panie przewodniczący, jeżeli mogę, 6 jesteśmy omówieni na komisji problemowej. Myślę, że od 9 rano mamy dużo czasu. Panie i tak braknie. Proszę Państwa, ostatnie, bo będę zamykał. Proszę Państwa. Chciałem zabrać głos w sprawie właśnie tego wyciągu. Dobrze by było zorganizować takie spotkanie. A to 6 ja nie powiem dzisiaj. Spotkanie z mieszkańcami Słonego odnośnie tego wyciągu, tylko trzeba to dobrze nagłośnić i zaprosić wszystkich mieszkańców, którzy są rozszerzeni, na których są projekty, zaczynają do tych projekty, tych kilka tras, które były tam zaznaczone, nie? Gdzie by można było zrobić. I uważam, obecność pana burmistrza, pana przewodniczącego, wydarzy przedstawi, jak to widzi. Na przyszłość myślę, że to byłoby takie jakby zamykające temat wyciągu. Nie, bo nie wiem, dokąd będziemy to prędzej w Policach. Proszę Państwa, to szkoda naszego czasu. Jak pan zacznie sesję, czy możemy
wysłuchać 3 minuty pana. Już tylko jeszcze pan. Ja powiem tak, proszę nie traktować tego, że ja sobie jakąś wyłączność do rozmów z tymi ludźmi. Absolutnie, jeżeli ktoś z państwa radnych nie jest w stanie się porozumieć i dogadać z mieszkańcami w tamtym miejscu czy w jakimkolwiek innym, to naprawdę proszę również o to. Ja tylko mogę powiedzieć tak, że były jakby 3 grupy przedsiębiorców, które chciały zainwestować w Słonę. 2 z Rabki, 1 z Zakopanego. I oni byli tym zainteresowani, stąd między innymi ja chodziłem. Ale może być sytuacja taka, że w jakimś innym miejscu będą ludzie, którzy będą chcieli zainwestować, albo będą chcieli się zgodzić, żeby tam budować wyciąg. Dlatego my dzisiaj przy tym miejscowym planie zagospodarowania też musimy uwzględnić właśnie trasy narciarskie, czy zjazdowe, czy jakiekolwiek, żeby wyciągi mogły powstać, żebyśmy się my nie zablokowali docelowo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, wobec wyczerpania punktów naszego dzisiejszego, naszej dzisiejszej sesji zamykam posiedzenie 8. kadencji 23. sesji. Proszę bardzo.